gazety, mamy radia, mamy telewizję. Także mamy takie tytuły jak Do Rzeczy, czy W Sieci, czy Nasz Dziennik, prawda, Telewizję Republikę, czy Klub Ronina, który, proszę Państwa, no, jest to jakiś dobry zwiastun tego, że ludzie zaczynają po prostu myśleć, prawda? Cały ruch, rodzi się ruch oddolny, który właśnie walczy o jednomandatowe okręgi wyborcze. I od tego, można by powiedzieć, zacznie się, prawda, ta rewolucja, bo Polska potrzebuje zmian. Także zapraszam właśnie do dyskusji i chciałbym oddać właśnie głos panu Turskiemu, prezesowi Narodowych Sił Zbrojnych tutaj w Gliwicach. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stanisław Turski. Jestem żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej. Wstąpiłem do brygady w 1944 roku, kiedy oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wycofywały się z ziemi lubelskiej na ziemię kielecką i przechodziły przez moją miejscowość w Kieleckim Wiślica. To jest małe miasteczko, bardzo historyczne. I ja wtedy wstąpiłem. A dlaczego wstąpiłem? Były powody. W 1943 roku karna ekspedycja przyjechała do Wiślicy, obtoczyła miasteczko i kazała wszystkim ludziom wychodzić na rynek. I stał Hausmann, drugi ze Smanu, i wybierał zakładników. I wybrał z mojej miejscowości 20 i 4 z Krakowa, którzy przyjechali za żywnością. I przetrzymywali tych zakładników w restauracji u Koziarowa. Ale ta kobieta była bardzo mądra i odważna. Opiła tych Niemców, dała im kiełbasy, byli zamroczeni i mówi: chłopaki, uciekajcie. No i chłopcy, którzy byli odważni, to uciekli, ale część została. Trzech było z Wiślicy, 4 z Krakowa, którzy przyjechali za żywnością. I przyjechał prokurator z Buzka Zdroju i mówi: gdzie zakładnicy? Tu. Proszę ich rozstrzelać. I rozstrzeliwali ich przed tą restauracją. Wtedy poczułem straszny ból, jako chłopak młody, że okrutny wróg niemiecki, germański przyszedł na moją ziemię nieproszony. Nikt go nie prosił. Postąpił po bandycku. Naród uważający się za kulturalny. Tyle ma uniwersytet, tyle młodych ludzi. I w ten sposób postępował. My chcieli spokojnie żyć, a oni nam nie dali. I dlatego powiedziałem, że jak będzie okazja, to pójdę do partyzantki. Takie moje było marzenie i takie się spędziło. Spełniło. I akurat właśnie przychodził oddział Narodowych Sił Zbrojnych przez moją miejscowość. Umówiłem się z kolegami, że pójdziemy właśnie do tych partyzantów. I mówię wam, że ja umówiłem się z nimi rano, że pójdziemy, a partyzanci stali 8 km za moją miejscowością. Ja wstałem, ubrałem się, wziąłem sobie coś do jedzenia i poszedłem przed dom i czekałem. I oni nie przyszli. Koledzy mnie zawiedli. Tak można dzisiaj liczyć na kogoś. Stali z boku. Ja czekałem, że 10 minut oni nie przyszli. I ja mam taki charakter, że nigdy się nie komuś daje słowo, to się nie wycofuje. Do dziś dnia. Tu jest właśnie pan Zbigniew, dobrze mnie zna. Jeździmy wszędzie po całej Polsce, jeszcze po gimnazjum. I właśnie przemawiam do młodzieży i przekazuję swoje wiadomości. Bo na tym polega właśnie, żeby powiedzieć prawdę. Bo jestem Polakiem i kocham ojczyznę. I gdzie tylko występuję właśnie, to właśnie przekazuję te wiadomości, bo dużo się nauczyłem. Bo dużo czytałem od młodych lat. Niemcy wkroczyli do mojej miejscowości, ze szkoły sobie zrobili kwatery i wyrzucili ławki i wyrzucili bibliotekę. Poszliśmy z kolegami zobaczyć, jak wygląda szkoła.
i zobaczyłem taki 100 książek, wyrzucili w bibliotekę. Ja się tymi książkami zainteresowałem, a koledzy nie, bo ich nie interesował, a mnie interesowała książka i to historia. Ja te książki, może 8 książek takich dużych przyniosłem do domu i wziąłem się za czytania. Oni grali w piłkę, a ja czytałem. I nabrałem przez ten czas wielkiej wiedzy. Tak. Dlatego poszedłem do partyzantki, bo koledzy nie poszli, bo nie mieli tej wiedzy, co ja miałem. Do dziś dnia czytam, chociaż mnie oczy bolą, a jak są ciekawe rzeczy, to przeczytam. I życzę, żeby każdy z was miał taką wiedzę, jak my narodowcy. Nam potrzeba wiedzy, dumy, żeby być dumny ze siebie, a przede wszystkim, żeby pracować nad sobą, bo to jest ważne, bo nic nie przychodzi łatwo, tylko praca nad sobą. I honor, duma, że jestem Polakiem. Poszedłem do partyzantki sam i kapitan Step przyjął mnie jako młodego człowieka i złożyłem przysięgę i jako młody partyzant dostałem karabin. Cieszyłem się i ściskałem go tym karabinem, że będę mógł z wrogiem walczyć. I walczyłem w różnych miejscowościach. I do dziś dnia walczę o dobro Polski, o honor, o prawdę, bo taki jestem wychowany przez rodziców, na dobrego Polaka i katolika. Dziękuję, bo się trochę źle czuję. Swoje lata, mam 86 lat. No czasem gorący jest, to się źle czuję. Bardzo przepraszam, bo nie raz więcej mówię, ale nie chcę ryzykować. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, proszę, zapraszam. Panie Przewodniczący, teraz bardzo dziękuję za wzruszającą opowieść. Proszę Państwa, drodzy Państwo, ja przybywam może z tego czasu bliższego, nam historycznego, o czym pamiętamy. I po to, żeby opowiedzieć Wam historię, która trwa już wiele lat. 20 lat temu do mojej miejscowości, do Nysy, gdzie ja wydaję gazetę, jestem tam postacią znaną, byłem w Solidarności, byłem działaczem Solidarności, byłem burmistrzem w tym okresie. 20 lat temu przyjechał do mnie, do Nysy, profesor Jerzy Przystawań, żyjący już z 3 lata temu i powiedział, to był 95 rok, powiedział, jak ważną instytucją państwa jest ordynacja wyborcza i jak potężną wadą ustrojową w Polsce jest ten sposób, jaki nam podsunięto, jaki my praktykujemy wyboru posłów, czyli partyjna ordynacja wyborcza. I pan profesor Przystawa powiedział, że trzeba przyjąć prosty, angielski sposób wybierania posłów, tak jak to się dzieje w Wielkiej Brytanii. Jak się wybiera posłów w Wielkiej Brytanii? Okręg jest niewielki, tam jest 650 okręgów wyborczych. W Polsce byłoby 460, z każdego okręgu wybiera się tylko jednego posła. Dlatego to jest jednomandatowy okręg wyborczy. Nie ma drugiej tury, każdy się może zgłosić, żeby kandydować w wyborach Wielkiej Brytanii. Wystarczy 10 podpisów przedstawić mieszkańców okręgu i wpłacić kaucję 500 funtów. Te 500 funtów na tamte warunki to nie jest dużo. Kaucja jest zwracana kandydatowi, jak przekroczy 5%. Czyli, że się nie wygłupiał i był poważnym kandydatem, prawda, nie robił sobie żartów z poważnego procesu, jakim jest wyłanianie reprezentacji narodowej. I ta kaucja z ceny mu zwracana. To tylko takie zabezpieczenie, żeby po prostu sobie ludzie jacyś niepoważni nie robili żartów z demokracji, z państwa. Kandydować może każdy, nie ma żadnej ciszy wyborczej, oczywiście idiotyczne rozwiązanie. Nie ma państwowej komisji wyborczej? Nie ma. Bo po co płacić ludziom, jakimś funkcjonariuszom przez cały czas, kiedy wybory są tylko raz na jakieś tam 4 lata. W parlamencie Wielkiej Brytanii jest 650 posłów. Każdy jest właśnie tak wybierany. Posłem zostaje ten, kto dostanie jeden głos więcej. Choćby nie może dostać więcej oczywiście, ale jak jeden głos więcej ma, to już jest posłem. Jak równo mają, to co robią Anglicy? Rzucają monetę, patrzą, ty jedziesz. Bardzo dla polityków niesprawiedliwy system, ale dla wyborców bardzo sprawiedliwy, bardzo dobry. Bo jak
John Smith został wylosowany albo wygrał tylko jednym głosem, czy niewielką ilością, to wie, że na karku ma konkurenta i jakby coś gdzieś tam nie tak się zachowywał, to go wyborcy... 14 lat temu robiliśmy nasz obywatelski powstał wtedy, jak Wstawa do mnie przyjechał, to włączyłem się do tego i jakby nakręciłem, byłem współzałożycielem tego ruchu obywatelskiego na rzecz jednomandatowego okręgu wyborczego. Nazwa wręcz jest mojego powstwa. Pierwsze konferencje robiłem, potem byłem burmistrzem w 1997, zrobiłem trzecia konferencja, to była poseł z każdego powiatu, wtedy się odbyła taka konferencja. Ale jak wrócę do tego wątku angielskiego. W 2001 roku robiliśmy w Sejmie konferencję, taką z udziałem angielskiego posła wieloletniego, Lorda Normana Lamonta. To była sobota, szliśmy do tego parlamentu, tam do tej sali kolumnowej i z tej restauracji wytaczali się nasi posłowie, a on mówi, co to za ludzie są? To są posłowie w sobotę w parlamencie? U nas to jest całkiem inaczej. Potem opowiada Norman Lamont, jak to jest w Anglii. Mówi, parlament brytyjski od poniedziałku do czwartku pracuje, późno po nocach siedzimy, uchwalamy, ale w piątek nie. W piątek o 12 już kończymy obrady, każdy ma walizkę i pociągiem, nie samochodem, bo bardzo wyborcy by się źle to widzieli, jakbyśmy tak samochodami się rozbijali po tej Anglii, pociągiem, wracamy do swojego okręgu wyborczego i mówi, całą sobotę przyjmujemy interesantów. Oni się ustawiają w kolejce jak do lekarza, tam jest, my to nazywamy gabinetem lekarskim, mówi tam w tym swoim slangu i oni przychodzą tam, te swoje problemy zgłaszają. Lamont mówi, oni są czasem tacy nudni, tacy upierdliwi, tak dokuczają, ale ja nikogo nie mogę zlekceważyć, bo od jednego głosu zależy moja polityczna przyszłość. Bo tam nie ma drugiego, nie ma pierwszego miejsca, każde miejsce jest pierwsze na liście, bo to jest tylko jeden kandydat. Więc ja nikogo, i mówi Lamont tak, jak 25 lat byłem posłem, jak 25 lat byłem posłem, proszę się nie wstydzić. Jak 25 lat byłem posłem, mówi Lamont, to tylko dwa razy opuściłem ten gabinet. Państwo sobie to jesteście w stanie wyobrazić. Państwo jesteście 25 lat był posłem i co tydzień był w swoim biurze. Spróbujcie znaleźć polskiego posła w swoim biurze. Więc proszę Państwa, to jest całkiem inny system. System, w którym naprawdę obywatele kontrolują posła. Naprawdę, realnie, mogą go w każdej chwili odwołać. W maju były teraz wybory w Wielkiej Brytanii. Wygrała ponownie partia konserwatywna. David Cameron znowu będzie premierem. Ale on, żeby zostać premierem, nie wystarczyło mu poparcie własnej partii. Nie. On musiał wygrać w tym swoim okręgu wyborczym. Adam Słomka ma ciekawą opowieść, którą ja teraz opowiedział w Katowicach na spotkaniu. Ja już sprzedaję teraz, gdzie jestem, opowiadam to, co Adaś opowiedział. I myślę, że powie potem sam, więc nie będę tego mówił, jak co pamiętacie, bo powtórzysz. Bardzo cię proszę potem, bo to bardzo piękny też przykład. Więc proszę Państwa, ja wtedy jak przystała, to powiedział, mnie olśniło. Po prostu mi się jakby snop światła na umysł, iluminacja. To jest przyczyna, to jest droga wyjścia z naszego kryzysu, a ten system, w którym jesteśmy, jest parszywym, fatalną wadą ustrojową, gorszą niż było liberum veto. Dlaczego? Bo po pierwsze, odbiera nam bierne prawo wyborcze. Polak nie może kandydować do Sejmu. Nie może bez zgody jakiegoś prezesa partii. Nie może ani pan, ani pani się zgłosić. Ja chcę być posłem. Nie. Nie zarejestrują nas. Musimy być na liście. Na tej liście musi być co najmniej tyle kandydatów, co jest miejsc. Jeszcze oczywiście jest w całym kraju jest konieczność przekroczenia 5% progu, więc trzeba kandydować w całym kraju. A kto z nas ma takie pieniądze i środki, żeby w całym kraju wystawić kandydatów? Przekroczyć te 5% i wtedy, a jeszcze szansa zależy od miejsca na liście. W obecnym Sejmie, podobnym w poprzednim był podobnie, 3/4 posłów, około 300 posłów, to są nawet więcej, to są posłowie, którzy kandydowali z pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. To znaczy, kto ich wybrał? Wyborcy, czy ten, kto ich umieścił na pierwszym, drugim, trzecim miejscu? Oczywiście, że prezesi partii wybrali tę reprezentację. Czyli to nie wyborcy wybierają, to wybiera prezes partii, oligarchia partyjna. Co w związku z tym się dzieje? W związku z tym dzieje się coś takiego, że te wszystkie partie nasze zamienia sobie, to przypomniałem, jak przystąpiłem wtedy do ruchu w 95,
Jestem z wykształcenia metalurg, więc skończyłem Akademię Górniczą Hutniczą w Krakowie, ale byłem pilnym studentem, interesowałem się przedmiotami społecznymi. Wtedy wykładano marksizm-leninizm, nauki polityczne. Ja to pilnie studiowałem. Przypuszczałem, że mi się kiedyś to przyda i przydało się. I otóż wtedy, jak przystąpiłem do ruchu, to sobie przypomniałem, że nie kto inny, jak Włodzimierz Ilicz Ulianow, pseudonim Lenin, napisał takie dziełko o partii nowego typu. Opisał, jaka ma być partia bolszewicka. I otóż Lenin zaprojektował partię jako oddział wojska. A mówi, dowódca, wódz, sztab, otoczenie, a reszta to są masy członkowskie żołnierzy, którzy mają czaskać obcasami ruki po szwam i wykonywać to, co im dowództwo każe. I otóż każda polska partia tak dokładnie wygląda, że prezes każe, a oni łapki w górę, a nie, to ruki to wek. I proszę Państwa, Lenin, żeby utrzymał tę partię swoją w ryzach, miał towarzysza Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, który jak się kto odchylał, no to mu strzelał w głowę, albo pazury wyrywał i mu święty spokój. A co trzyma polskich posłów w tej dyscyplinie? Ordynacja wyborcza. Bo ordynacja wyborcza daje prezesowi każdej partii, i Kaczyńskiemu, i tamtemu Tuskowi, czy tam teraz tej Kołodziejczykowej, prawo decydowania, kto będzie posłem. Jedynka się liczy, dwójka się liczy, jeszcze trochę. No trójka jeszcze, więc ten, kto ma jedynki, to jest 100% posłem na tych listach. Dlaczego? Bo okręg wyborczy jest ogromny. Wielomandat liczy 300-400 tysięcy mieszkańców. Wyborca jest zdezorientowany. Część wyborców głosuje po prostu na jedynkę, bo nie zna nikogo na tej liście. Bo jak może poznać 200 nazwisk w tej książce? Więc głosuje na pierwszego i tak wchodzą ci, właśnie to jest takie socjologiczne zjawisko. I powstają partie leninowskiego typu. Kiedyś z Korwinem Mikke rozmawiałem, że on jest prawica. Wydawało się, że ma być ta jego partia, powinna być daleka od Lenina. Ja mówię, panie prezesie, ale UPR to jest klasyczna partia leninowska. No i chyba, że no tak, pan rację. Klasyczna partia leninowskiego. Każda polska partia jest partią wodzowską, leninowską. Wyrzuca tych, którzy się sprzeciwiają prezesowi. I co to powoduje? Jaki jest tego skutek? Ano taki, że posłowie nie są reprezentantami narodu, tylko są reprezentantami prezesa partii. Nie słuchają się wyborców, słuchają się prezesa. Artykuł 104 Konstytucji mówi, poseł jest reprezentantem narodu, nie wiążą go instrukcje wyborcze. To jest refleks Konstytucji 3 maja. W sejmikach były szlacheckie, były takie instrukcje, poseł nie mógł przekroczyć, musiał tak głosować, jak mu jego wyborcy w sejmiku kazali. Więc Konstytucja 3 maja zniosła te instrukcje i teraz w naszej Konstytucji pobrzmiewa to echo tej. I to jest tak zwany wolny mandat poselski, ale to nieprawda, on nie jest wolny. Bo posła nie wiążą instrukcje wyborców, ale instrukcje prezesa wiążą go 100%. Nie może się sprzeciwić. W związku z tym u nas ten poseł nie będzie biegał do tego biura, on będzie pilnował prezesa w Warszawie, czy gdzie tam ten prezes urzęduje. I pożytku z tych posłów nie ma. Co więcej, proszę Państwa, oczywiście ta ordynacja ma jeszcze wiele innych wad, o których no, mogę tu mówić godzinami. Na przykład, proszę Państwa, paraliżuje rząd. We wszystkich krajach, gdzie obowiązuje ordynacja jednomandatowa, czyli w Anglii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, rząd powstaje natychmiast, no w Stanach jest w ogóle prezydencki system, ale na przykład w Kanadzie czy w Anglii, rząd powstaje natychmiast po wyborach, bo system jednomandatowy prowadzi do dwubiegunowej sceny politycznej. Nie wyklucza partii wszystkich. Obecnie w parlamencie Wielkiej Brytanii jest 11 partii politycznych i jeden poseł niezależny. Ale te partie, która z tych dwóch głównych partii dominuje? Dlaczego? Wyobraźcie sobie Państwo, to jest tak zwane prawo Divergera, ponieważ opisał je francuski socjolog Maurice Diverger w połowie ubiegłego wieku. Wyobraźcie sobie, że ta strona to jest powiedzmy organizacje lewicowe. Każda ławka to jest osobne stowarzyszenie jakieś, ci walczą o aborcję, tamci państwo walczą o gender, tamci walczą o wysokie podatki, opiekę państwa, a tu odwrotnie, a tu prawica i tu też, tu jest grupa, która walczy właśnie przeciwko aborcji, przeciwko in vitro, przeciwko wysokim podatkom i tak dalej. Tak się ten podział przecież kształtuje. I teraz zbliżają się wybory jednomandatowe i wiadomo będzie, że będzie jeden tylko zwycięzca. To co robią te organizacje lewicowe? Jak wystawią każdy swojego, a tam ci, a państwo się połączycie, wystawicie wspólnego, to oni przegrają. I odwrotnie. W związku z tym przed wyborami
spotykają się te wszystkie grupy i mówią, słuchajcie, musimy znaleźć wspólnego kandydata i wspólny program. W związku z tym dochodzi do kompromisu przed wyborami. Sojusz zawiera się przed wyborami. Powstaje partia, ale ta partia jest zróżnicowana. Wszystkie te partie angielskie, te partie amerykańskie, to są mozaiki stowarzyszeń, organizacji różnych. Oni się muszą dogadać, wystawić wspólnego kandydata, opracować wspólny program, a więc stonować swoje żądania, zmiarkować je. W tym wspólnym programie muszą być postulaty takie, które wszyscy akceptują, a nie albo większość, prawda? I proszę Państwa, w ten sposób powstają te partie w systemach jednomandatowych, gdzie one są taką mozaiką od prawa do lewa. Często ten lewicowy poseł prawicowej partii konserwatywnej ma bardziej lewicowe przekonania niż ten prawicowy poseł z tej lewicowej partii pracy. I w ten sposób nie ma partii ideologicznych. Zauważcie, Państwo, którzy pamiętają czasy jeszcze, kiedy komunizm na świecie był tym takim systemem, który wszystkim zagrażał, że w krajach jednomandatowych nie było partii komunistycznych. Nie było ani w Anglii, takich liczących się tam dzisiaj. Nie były jakieś grupki paru agentów Moskwy, ale partii komunistycznych jako takie one nie funkcjonowały. W Ameryce nie było. Angela Davis była taka muzynka, kiedyś do nas przyjechała do Polski z takimi głosami i ona była z tej partii komunistycznej, a to były jednostki. A w krajach, gdzie były systemy proporcjonalne odwrotne, na przykład we Włoszech, w Hiszpanii, partie komunistyczne, we Włoszech, bo w Hiszpanii dopiero od Franco, ale we Włoszech, na przykład, czy we Francji, partie komunistyczne były w parlamentach i były reprezentowane. We Włoszech partia komunistyczna miała około 30% elektoratu. To była druga partia po Hadecji, po partii chrześcijańskich demokratów. W związku z tym widać, jak system jednomandatowy likwiduje skrajności, obcina te skrajności i uczy ludzi porozumienia. Ten sam Lord Norman Lamont, który nam wtedy 14 lat temu opowiadał, jak to poseł ciężko pracuje brytyjski, jakie walory ma system brytyjski, zwrócił nam uwagę, że na przykład Indie, kraj niebywale, państwo niebywale zróżnicowane, bo to subkontynent, gdzie jest wiele ras, wiele religii, wiele języków, ale trzyma się stabilnie, największa demokracja świata jest bardzo stabilna, dzięki brytyjskiemu systemowi wyborczemu, dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym, które zmuszają do kompromisu, do porozumienia. W Indiach głosuje prawa wyborcze ma 834 miliony ludzi. Wyobrażacie sobie taką piękną demokrację i funkcjonuje, to jeden z szybciej rozwijających się gospodarek świata. Proszę Państwa, system jednomandatowy rząd powstaje po wyborach. W systemie proporcjonalnym, ponieważ żadna partia nie uzyskuje większości, trwają wiele miesięcy targi koalicyjne. W Holandii w 77, gdzie jest system proporcjonalny, w 77 roku 207 dni partie negocjowały powołanie rządu, bo nikt nie ma większości, muszą negocjować. Generalnie przez 50 lat Karl Popper, taki brytyjski filozof angielski, zrobił taki test, policzył przez 50 lat, od 45 do 96, ile dni trwały koalicyjne targi. No to w takiej Finlandii, gdzie system jest proporcjonalny, to coś 1200 dni w sumie przez te 5 lat, 3 lata, 4 lata kraj był bez rządu. Czy na to sobie może pozwolić kraj, powiedzmy jak Holandia, który, czy ten rząd jest, czy nie, to tam to kupią w tych trafikach tą marihuanę, napalą się i tak ten kraj funkcjonuje, może bez rządu widocznie funkcjonować. Czy Polska może sobie na to pozwolić, czy poważny kraj sobie na to może pozwolić, żeby nie miał rządu przez dwie rzeczy? Nie. Proszę Państwa, i tak mogę mówić bardzo długo. Oczywiście pozbawienie nas biernego prawa wyborczego, osłabienie rządu. Na przykład taka ciekawostka, proszę Państwa, że po II wojnie światowej, myśmy się o tym fakcie dowiedzieli w 2000 roku, Fundacja Adenauera robiła wspólnie z Unią Wolności w Opolu taką konferencję w Urzędzie Wojewódzkim o ordynacji. Ja się wkręciłem, bo wicewojewodą był mój taki znajomy z Nysy, ja się wkręciłem z przystawą i był tam taki Niemiec, dr Bernard Tewes. I on po niemiecku jeszcze wtedy mówił, teraz mówi, biegę po polsku, parę lat słyszałem w telewizji temu i na słuchawkach słuchamy, on mówi tak, po wojnie Adenauer chciał dla Niemiec systemu brytyjskiego, ale alianci się na to nie zgodzili. Przystawa mówi, zaraz, czy pan to dobrze przetłumaczył, czy ja dobrze zrozumiałem? Czy pan mówi, tak, alianci się na to nie zgodzili. Zauważcie jedną rzecz, wszystkim krajom pokonanym po II wojnie światowej,
Amerykanie i Brytyjczycy, którzy u siebie mają okręgi jednomandatowe, czyli Niemcom, Włochom, Japonii, narzucili system proporcjonalny. Irakowi jaki system wprowadzili w Iraku? Proporcjonalny. W Afganistanie jaki system? Proporcjonalny. Dlaczego? Myślicie, że to przypadek? To nie jest przypadek. Dlatego, żeby osłabić te państwa. Nie Adenauer oszukał aliantów, bo zrobił system 50-50 mieszany, proporcjonalny naprawdę, ale z połową okręgów jednomandatowych. Ta połowa na tyle moderuje i na tyle pozwala te wady proporcjonalnego systemu zminimalizować, że jednak te Niemcy się trzymają. Ale to jest bardzo znamienne zjawisko, że alianci, Amerykanie, Brytyjczycy, którzy u siebie mają system jednomandatowy, wszystkim krajom podbitym narzucili system proporcjonalny. We Francji po wojnie obowiązywał system proporcjonalny do 1958 roku, kiedy Francja się pogrążała w chaosie politycznym, w kryzysie, wrócił de Gaulle. I co de Gaulle zrobił? Pierwszy warunek, jaki postawił, że zmienić, że wprowadzi okręgi jednomandatowe. Oczywiście chcąc to jakoś odróżnić od Anglików, to nie wprowadził tego systemu brytyjskiego, tylko dwuturowy, tam jest dwie tury, co pogarsza znacznie okręg jednomandatowy, walory okręgu jednomandatowego. Ale de Gaulle jako rozumiał, bo on wojnę spędził w Anglii, on widział, jak funkcjonował system brytyjski i we Francji wiedział, że żeby uzdrowić sytuację polityczną, trzeba wprowadzić system jednomandatowy. Drodzy Państwo, no mogę tak mówić jeszcze bardzo długo. Oczywiście 20 lat temu było to moje olśnienie i ta iluminacja. 10 lat temu z kolei ja już jako taki aktywny działacz tego ruchu JOW obywatelskiego kandydowałem do Senatu właśnie z naszego ruchu JOW i w Niemodlinie, w tym miasteczku między Nysą a Opolem, na moje spotkanie przyszedł taki w czarnym kombinezonie muzyk rockowy Paweł Kukiz. Siadł i widziałem w jego oczach, że doznał takiego samego olśnienia jak ja 10 lat wcześniej. Od tego czasu się datuje moja przyjaźń i współpraca z Pawłem. Od 5 lat już bardzo intensywnie próbujemy ten projekt zrealizować. Razem z Solidarnością przedstawiłem Solidarności w 2012 Kolorzowi i Piotrowi Dudzie projekt zrobienia takiego wspólnego spotkania ze stowarzyszeniami. To spotkanie się odbyło. Ja to zorganizowałem w stronie takiej faktycznej zaproszenia ludzi. Paweł firmował tu na Muszyńskiej Sale BHP. W Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie wielkie w marcu 2013, tak zwana Platforma Odurzona. Potem Buda nas wymiksował, nie bardzo chciał tworzyć ten ruch taki społeczny, ogromny, więc myśmy z Pawłem jeszcze zrobili we wrześniu za nasze pieniądze salę wynajęliśmy w Warszawie i w sali notów we wrześniu 2013, potem Paweł w 2014 roku do tego sejmiku kandydował, no i resztę historii już znacie, bez pieniędzy, bez struktury, bez niczego, mając tylko swoją osobowość i ten mocny program polityczny, bo to jest bardzo mocny program ustrojowy, nawet nie polityczny, tylko ustrojowy, zmiany ustroju, przywrócenia państwa obywatelom, bo to w istocie oznacza ten projekt. Proszę Państwa, Paweł wystartował i zdobył ogromne poparcie i teraz próbujemy stworzyć wokół tego ruch społeczny, obywatelski. Bardzo ciężko nam to idzie, bo jesteśmy skazani na wiele błędów dlatego, że są wybory i jakby jest ten nacisk na tworzenie tych list jest tak ogromny, że po prostu nie ma już tej czystego idealizmu, tylko bardzo wiele osób, które po prostu przede wszystkim chciałyby się dostać w ramach tego ruchu do Sejmu i z pewnością popełnimy wiele błędów tutaj, ale proszę Państwa, oprócz nie martwię się nawet tym, bo na wezwanie Pawła i ta nasza koncepcja jest taka, powstał otwarty obywatelski ruch, powstało 1300 komitetów referendalnych w całej Polsce. Nawet jak 1/3 jest trochę tak na fikcyjnie zrobiona, to około 1000 komitetów jest realnych, działa, ludzie prowadzą działania ofiarnie, rozumiem, i to jest nasze ogromne osiągnięcie. To jest od 1980 roku właściwie pierwszy raz taki otwarty obywatelski ruch powstał i drodzy Państwo, my zwyciężymy tą walkę, choćbyśmy nie wiem jeszcze ile błędów popełnili, bo Polacy zrozumieli już, gdzie ten pies jest pogrzebany, gdzie jest klucz do naszej klatki. Bezwzględnie należy zmienić system wyborczy. Jak mnie nas pytają, jaki program, ja już Pawła przekonałem, nie mów o żadnym programie. Czy jak Piłsudski dawał rozkaz w 2014 roku wymarszu Szczelców, to mówił, ile będzie podatek wynosił w Polsce wolne. Czy jak Bur Komorowski, chociaż to była zbrodnicza decyzja, dawał rozkaz do powstania warszawskiego, to mówił, ile będą ceny wody w Warszawie wynosić. My walczymy o wolność obywatelską, o przywrócenie nam suwerenności obywatelskiej, naszych praw. My nie walczymy o to, żeby emerytura była taka czy siaka. Nie. My walczymy o rzecz fundamentalną, postawą o to, żeby żebyśmy wszyscy byli wolni, suwerenni w naszym kraju, żeby artykuł 4 Konstytucji stał się realnością.
stał się rzeczywistością. Artykuł 4 mówi: władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Tymczasem wszystkie inne rozwiązania zabierają nam tę władzę i przekazują rozmaitym grupom. A to sędziom, sędziowie są kompletnie niekontrolowani, a to posłom, którzy zależą. Więc my walczymy o przywrócenie nam tej podmiotowości. Nie ma ważniejszej sprawy. Nie tylko teoretycznie, praktycznie. To, co któryś z panów tu powiedział. Wszystkie te zjawiska negatywne, gospodarcze, społeczne, wynikają właśnie z tego, że ta elita jest chora, że ona nie służy narodowi. I to jest, proszę państwa, nasz cel. Jestem lekko już zamordowany, bo jestem w przeciągu 3 tygodni, drodzy państwo, moje chyba 20 spotkania, bo wyjechałem całą Polskę południową, non-stop gadam. W związku z tym pytanie mnie już tu lekko zawodzi. Proszę wybaczcie tą moją chrypę, ale wierzę, że to jest moment historyczny, nie wolno nam go zmarnować. Zachęcam państwa wszystkich do tego, żebyście się zobaczyli w te gazetki. To jest taki poradnik agitatora, powiedziałbym. Tam są wszystkie argumenty na temat JOW. To taniej wydać było niż broszurę. Myśmy 200 tysięcy tego wydali. Przeczytajcie to. Konto jest na stronie ruchkukiza.pl. Tam jest konto, które nam użyczył nasz przyjaciel Kornel Morawiecki, bo my nie mamy osobowości prawnej. Nie moglibyśmy tego robić. Tam można wpłacić jakieś parę złotych wsparcia. Wpłaty są różne, od 3 tysięcy do 7,30 zł. To są te dwie grosze, które są dowodem niebywałym, wzruszającym wręcz. Bo proszę państwa, jest oczywiste, że pytają nas, jak my sfinansujemy kampanię. Mieliśmy ofertę 5 milionów na stół i 12 jedynek dla tutaj. Oczywiście, że takie oferty nie przyjmiemy. Ale z tych wdowich groszy sfinansujemy to, na co nas będzie można stać. I drodzy państwo, zachęcam państwa do tego, żebyśmy po prostu wszyscy, jak jeden mąż, zaczęli ludziom mówić, naszym sąsiadom, naszym znajomym, bo my nie mamy, patrzcie, w telewizji nie toczy się ta debata, najważniejszy temat ustrojowy. Nie ma. Komorowski ogłosił referendum, ani słowa nie ma na ten temat. Kopaczowa jeździ po kraju, opowiada drdynały, ale o referendum nie mówi, prawda? Więc nie pozwólmy, żeby nam ta historyczna szansa upłynęła, żebyśmy ją zmarnowali. To zależy od nas wszystkich, po prostu wszystkie ręce na pokład. Ja prawie nie śpię, jeżdżę po kraju, w tym tygodniu miałem 2 dni w domu. Przez 3 tygodnie wyjechałem całą południową Polskę, teraz jadę na północ, pomalutku się zmagamy, bo też nie mamy organizacji, nie ma jakichś regulaminów, nie ma struktur, nie ma biur. To wszystko jest improwizacja totalna, więc wybaczcie te wszystkie potknięcia, mankamenty, błędy jakieś, które popełniamy i popełniać pewnie będziemy. I Paweł, zwłaszcza, że Paweł jest po prostu niebywale dobrym człowiekiem. Byłem, ja go znam, obserwuję, mówię, słuchaj, ja Cię kocham za te Twoje wady, bo te Twoje zalety są wątpliwe, ale te wady Twoje, on sobie nie umie odmawiać, on to już tam no, zapraszał, już poobiecywał. Ale mówię, wiesz, ja się już uczę tej asertywności, czy tego odmawiania i z tym się zmagamy, to mamy po prostu taki, no, ale jednocześnie jest, ludzie go dobrze odbierają, widzą, że to jest człowiek szczery, autentyczny, że to jest człowiek, który nie kłamie, który po prostu naprawdę leży mu na sercu dobro Polski, że to jest człowiek, który no, po prostu jest dla ludzi symbolem. To, że przyjął taki trudny postulat, że go zrozumiał w lot, że go złapał, to świadczy dobrze o jego intencjach i właśnie dzięki niemu mamy ten zryw narodowy, bo choćbyśmy ja jeździłem, jak mówię, 20 lat po tej Polsce, się tłukłem za tymi okręgami, przystawa i wszyscy, to pan Wędrychowicz wie dokładnie, bośmy to przecież ćwiczyli tyle lat temu i Adam Słomka i wszyscy moi koledzy z dawnych czasów wiedzą o tym. Ale teraz przyszedł czas, że mamy tę szansę, bo ludzie po prostu jak uwierzyli w to wszystko. I proszę państwa, no po prostu wytężmy się i do zwycięstwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Panowie, bo tu zostałem wywołany, proszę państwa, w sprawie rozmowy z panią premier Margaret Thatcher. Chciałem powiedzieć 2 rzeczy. Po pierwsze, uświadomić państwu, jak sprawa ordynacji jest ważna, ponieważ ja byłem akurat 3 kadencje posłem, to jest pan doktor Wędrychowicz, też z Ruchu Odbudowy Polski był posłem. I myśmy to zauważyli dosyć powszechnie, że posłowie interesują się bardzo tym, co zrobi prezes, na którym miejscu ich da na listę, co zrobi partia. Natomiast generalnie posłowie w ogóle nie interesują się tym, co się dzieje w okręgu wyborczym. I taki jest model u nas, co powoduje kompletne patologie. No, powoduje przede wszystkim to, że nie ma kontroli nad poczynaniami rządu. I na przykład nie do pomyślenia w systemie jednomandatowym byłoby to, że powszechnie zniszczono infrastrukturę zakładów pracy w Polsce.
Ponieważ gdyby był system jednomandatowy, to normalnie wyborcy by przyszli. Ja taką historię osobiście widziałem, jak przewodniczący Solidarności w Gdańsku, zastępca Krzakierskiego w koalicji AWS, zżalił się, że jest dyscyplina klubowa w sprawie głosowania nad likwidacją Stoczni Gdańskiej, ale przyszło do niego 20 kobiet, żon matek stoczniowców z parasolkami i powiedziały: ty gnoju, jak zagłosujesz, to my tu przyjdziemy i ci damy po łbie. I to było dla niego takim przeżyciem, że on ze łzami w oczach do Krzakierskiego przyszedł i mówi, że musi wyjechać, nie może głosować absolutnie. I, no ale tam się zorganizowało po prostu środowisko. A tu nigdzie nie ma takiej metody oddolnej, żeby pilnować, bo posłom w zasadzie nie zależy w naszym modelu obecnym na tym, co zrobią wyborcy. Ważne, czy będzie on na pierwszym, drugim miejscu listy. I rozmawiałem dwa razy z panią Margaret Thatcher, raz rozmawiałem dziękując jej za interwencję, bo siedzieliśmy w więzieniu, przecież Janusz Tusanowski zapomniał o tym powiedzieć, tak się chwalił, że był burmistrzem, zaraz go Szajka odwołała przecież. Ale przede wszystkim był człowiekiem, który całe życie walczył o to, żeby ta Polska była lepsza i nie bał się iść do więzienia, no tak jak pani Romaszewska teraz, prawda, zestawiona z jakimś takim dziwnym facetem. Także miałem okazję dwa razy rozmawiać z panią premier. Pierwszy raz dziękując za interwencję Jaruzelskiego w sprawie więźniów politycznych, a drugi raz to był 97 rok. Przypominam, ważny rok, bo to jest rok, kiedy raz już właściwie JOW-y wygrały. Udało się przekonać Mariana Krzakryskiego, to jest zasługa ruchu JOW-u, ale przede wszystkim Janki Kraus, Wojtka Głasiaka. Udało się w zespole programowym Akcji Wyborczej Solidarność, dobrej koalicji, sensownie zbudowanej, przekonać Krzakryskiego, przywódcy Solidarności, żeby był model, w którym 2/3 miejsc będzie w okręgach jednomandatowych. I taka była uchwała i to można było zrealizować, wygrywając wtedy wybory, przypominam, dostawa WS 34, prawie 35% głosów. I można było oczywiście rządzić z PSL-em, z ROP-em i tak dalej, niestety Krzakierski oddał władzę Balcerowiczowi i Geremko. I myśmy wtedy odnieśli wielki sukces, a jednym z elementów tych rozmów było spotkanie, które miałem z premier Margaret Thatcher, która sama mi zwróciła uwagę, jak ważną kwestią jest, żebyśmy się porozumieli i zmienili model wyborczy. Ona, która no już była w zasadzie emerytem, była z daleka, no mogła właściwie się w ogóle nie interesować Polską. Ona mówi: wiem, macie zły model i mówi mi tak na swoim przykładzie. Ja kończę pracę i jadę jako premier w piątek do swojego okręgu wyborczego, bo ja muszę dbać dalej o swój okręg wyborczy, bo nigdy nie wiadomo, co tam będzie. I mówi: ja mam zeszyt w biurze poselskim, w którym każda rodzina w moim okręgu wyborczym jest opisana i my wiemy, jakie tam są poglądy, bo często one dzielą rodziny, i mówi, nawet wiemy, jakie problemy mają tych rodzinach. I jak tam jest gdzieś ślub, czy jest jakaś ważna sprawa, to oni mnie zapraszają i nie wypada mi, żebym ja nie pojechała. Mówi, ja mimo, że jestem posłem lub premierem, muszę po prostu o tych ludzi dbać. I to pokazuje tą więź i łączność, czego u nas kompletnie nie ma. Nie ma tego poczucia, że jest mój poseł z okręgu i my tu mamy stolik codziennie w Katowicach i ludzie pytają mi najprostszy argument, który trzeba ludziom mówić. Masz 15 posłów, czy jesteś w stanie ich wymienić? Ludzie w ogóle nie wiedzą, kogo mają za posła. Ja się interesuję polityką, nie jestem w stanie 15 z Katowic wymienić. Prawda? Właściwie powinienem. A co dopiero przeciętny człowiek? A będzie miał tylko jednego. Będzie miał realnie 2, 3, 4 kandydatów. Nie więcej, no 6 nawet. Ale wybrany będzie jeden i on będzie na pewno znał nazwisko. I ten człowiek już nie jest anonimowy. I w tym sensie, proszę Państwa, to jest ważne, ja bym powiedział więcej nawet niż ja już powiedziałem. Myślę, że jest znowu taka historyczna szansa, tak jak była w 80 roku, w 88, w 97, że jest taki moment, że ludzie głosowali za Kukizem, za Jowami, nie z powodu tego, że znali ten mechanizm, o którym my mówimy, prawda? Oczywiście on jest rewolucyjny i to jest wielki program przemian. Ale ludzie głosowali, bo mają już dość tej złodziejstwa, korupcji, emigracji powszechnej, tej pogardy po prostu władzy dla obywateli, na każdym szczeblu. I myślę, że to jest w tym sensie wielki sprzeciw. I my powinniśmy cały czas podnosić, że ta fala sprzeciwu jest bardzo ważna, trzeba ją jak najszerzej organizować, dziękować wszystkim środowiskom, że się włączają, nie odrzucać i oczywiście wyciągnąć wnioski z przeszłości. Przykład AWS-u jest doskonały, jak można w tej gorączce walki o miejsca wyborcze szukać wspólnego konsensusu. I myślę, że jest w tej chwili dobry moment, żeby uczciwie z ludźmi otwarcie powiedzieć: prawybory, dajcie otwarcie swoje CV, niech każdy da, pokażcie, coście zrobili, kim jesteście, nie mamy się czego wstydzić. Nie musimy w żaden sposób mafijny działać. I myślę, że to jest wielka siła tego ruchu, bo to jest autentyczny ruch oddolny. To jest też wielka rzecz. To się udało po raz pierwszy po latach apatii namówić ludzi
na aktywność, ale jak ona nie będzie wykorzystana, to ona zostanie wygaszona, bo media zrobią wszystko, żeby skompromitować nas, ogłupić, ośmieszyć, prawda, powiedzieć, że to nie ma sensu. Więc jest teraz bardzo ważny moment i zachęcam wszystkich Państwa, bo widzę, że ludzi z różnych środowisk, w większości się znamy, żeby nie ustawać, mimo tej presji, która jest w tej chwili przeciwko nam. Bo idzie dobry moment i widzą wszyscy socjologowie, mówią, są tak nieobliczalne te wybory, jest taki duży elektorat ludzi zawiedzionych już PiS-em i Platformą, tym takim fikcyjnym kocholim tańcem, że prawdopodobnie około 15-25% ludzi jest gotowych poprzeć jakąś zasadniczą zmianę. I to jest właśnie nasz program. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jakieś pytania oczywiście? Tutaj jest mikrofon, Maciej może gdzieś przekazywał. Na pewno są pytania do Pana Janusza. Czy mamy jakieś pytania? Pana na pewno mam. Dzień dobry, ja się nazywam Marek Jankowski, teraz reprezentuję Techwórów. Pan Janusz, jeżeli się nie uda teraz... Trochę od mikrofonu, bo lepiej słychać. Mikrofon niestety. Panie Janusz, jeżeli teraz się nie uda, co, to co mamy? Szanowni Państwo, no ja nie zakładam takiego zdania, że się nie uda. Już nam się udało bardzo wiele. Wie Pan, ja po prostu nie wyobrażałem sobie naprawdę. W styczniu wracaliśmy z Pawłem tutaj ze Szczębia, ze strajków. Czyli Paweł mówi, słuchajcie, ja mam już kandydować, bo nic żeśmy nie mieli. No kompletnie nic. Ani złotówki, ani przecież struktury żadnej. No kompletnie nic. Jedzie dwóch facetów samochodem, muzyk rockowy, redaktor prowincjonalnej gazetki Nowiny Ryskie. I on mnie pyta, czy ma kandydat. Ja mówię, Paweł, no wiesz, zanosi się na to, że te 5% to raczej masz pewne. Czyli byś miał więcej od Korwin-Mikke, to już wstydu nie będzie, nie? Bo to jednak zawodowy polityk. 7% jest bardzo prawdopodobne, 9% jak będziemy mieli, to będziemy mieć pułap do tego, żeby robić ten ruch właśnie do Parlamentu Obywatelskiego. Bo ja jestem przekonany, że my przekroczymy te 5%, może nawet więcej. Wiadomo, że nasza reprezentacja dostanie się do Parlamentu, ale bardziej mi chodzi o ten ruch, który tutaj teraz reprezentujemy, o jogę, tak? Każdy obywatel, ja to też jestem tylko dlatego, że wierzę w to, że tak będzie. Nie myślę na razie o wyborach parlamentarnych, chociaż mam jakąś przeszłość też polityczną, bo też kandydowałem na prezydenta akurat w Królowie. Mam jakieś też swoje zaplecze, ale ja jestem tylko dlatego, że wierzę akurat tutaj w te komitety jednomandatowe, bo też startowałem. Uważam, że ten najlepszy, który jest, powinien wygrać. Tak? Wiemy dobrze, że denerwuje nas to kwestia jedynek, wiemy o tym, że to są dziwni ludzie, którzy z padoceniarzy nagle się pojawiają. Nikt z nas tak naprawdę dostaje na jedynki ludzi, których tak naprawdę nie zna, gdzie ktoś startuje tutaj na Śląsku, a jest naprawdę innego regionu. Ale to jest jakby inny temat, ale kiedy już dostaniemy się, a jest kwestią teraz, czy to referendum się uda, tak? Bo wiemy, że trzeba osiągnąć bardzo dużą frekwencję, żeby to się udało. Jeżeli się nie uda, to co dalej właśnie, jeżeli nasi reprezentanci dostaną się, tak, do Sejmu, przytoczymy tu, to co dalej wyzwamy? Proszę Pana i Szanowni Państwo, ja jestem przekonany, że istnieje duża szansa, że referendum się uda. Myślę, że ludzie są na tyle zdeterminowani i chociaż jest przeciwko nam ten okres wakacyjny i tak dalej, wiadomo, ale wierzę w to, że będzie, jak się nie uda, jeśli będzie to frekwencja porównywalna z wyborami, to będzie sukces, bo zdecydowanie ludzie się opowiedzą za Jowami. To jest to po prostu, to się każdy zakład przyjmie. I to duży procent się odbywa. W związku z tym to wpłynie na to, że posłowie uchwalą ordynację z jednomandatowymi okręgami. Jaka to będzie ordynacja? Najprawdopodobniej będzie to projekt ordynacji mieszanej. Takie projekty już w Sejmie leżą. I będzie to projekt ordynacji mieszanej. Nawet ta ordynacja, ja tu się narażam moim kolegom z ruchu JOP, którzy są bardzo ortodoksyjni i mnie strasznie strofują za to, że ja mówię, że należy rozważać również to, że są to szczeble pośrednie, że nie od razu wszystko dostaniemy. Bo nawet ten system mieszany byłby lepszy dzisiaj niż ten system czysty proporcjonalny. Dlaczego? No wyobraźcie sobie, u mnie na Opolszczyźnie jest 12 w tej chwili mandatów, nie? Poselskich. I każdy komitet wyborczy da 24, powiedzmy, kandydatów, prawda? Ale szanse ale jedynka jest tylko jedna na tej liście, prawda? Szansa jest tam może na dwóch, na trzech. Czyli tak naprawdę na tych 24, powiedzmy, 20 osób to jest czyste armatnie mięso. Oni są bez szans.
I presja na te jedynki jest tak ogromna, stąd się biorą te konflikty wewnętrzne. Gdyby to był system mieszany, gdyby sześć było okręgów jednomandatowych, to jest sześć jedynek w tym województwie. Bo każdy kandydat w okręgu jednomandatowym jest jedynką w tym okręgu. Nie ma drugiego z tej samej, z tego samego ugrupowania. Więc ta presja znacznie maleje, prawda? A jeszcze z tej listy krajowej te sześć drugie mandatów, powiedzmy przy 20-paru% poparcia, to jest około 2 mandaty, czyli tak naprawdę wtedy jest 7 jedynek i 1/2, czyli znacznie ciśnienie pary pod tym kotłem maleje. Dlatego niemiecki system się trzyma tak długo na tym mieszanym systemie. Japończycy mają też mieszany system. Więc nie należy wykluczać tego, że ten mieszany system znacznie poprawiłby i jakość klasy politycznej, i dostęp obywateli do, pod warunkiem, że tam nie będzie jakichś zapisów takich dziwactw, jakie PiS zawarł w swoim projekcie, bo PiS złożył w 4 i 6 takie projekty mieszanego systemu, ale takie tam były kuriozum, że jak partia nie dostawała 5%, to poseł, który nawet wygrał w tym okręgu jednomandatowym, nie obejmował mandatu. No coś po prostu przedziwnego, to tylko koledzy z PiS-u mówili. I chwalą Węgrów. Tak, i chwalą Węgrów. Jak działa system mieszany, widać na Węgrzech. W 2010 na Węgrzech jest mieszany system. Było 96 okręgów jednomandatowych, tam coś 20 wielomandatowych i około tam z 90 posłów chodziło z list partyjnych. I Orban w okręgach jednomandatowych na 96 mandatów okręgów wygrał w 93 okręgach. Dzięki okręgom jednomandatowym Orban uzyskał większość konstytucyjną. I PiS chwalił Orbana, mówił Budapeszt nad Wisłą, ale niczego się nie nauczyli z tego przykładu węgierskiego. Więc ja nie wykluczam tego, że proszę Państwa, system mieszany by znacznie poprawił po prostu sytuację polityczną Polski. Aczkolwiek jestem zwolennikiem czystego brytyjskiego JOW, bo wtedy sytuacja jest jasna, okręg jest mały, niewielki, bo połowa 230 okręgów jednomandatowych, to one będą miały wielkość 170 tysięcy mieszkańców, prawda? To już jest znacznie więcej niż 82 tysiące, gdy było 407. Ale te wszystkie mankamenty, to jeszcze jest w granicach do bezpośredniej kampanii. Natomiast oczywiście jestem zwolennikiem okręgów czystych 460. Być może zresztą, że grupa posłów, bo się zbiera grupa posłów, którzy już by stworzyli koło Kukiza, trzeba powiedzieć. Mamy takie oferty, że grupa posłów stworzy koło poselskie grupa Kukiza. Miałem takie oferty, mówię, proszę pana, to jest bardzo dobry pomysł, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, deklarujecie, że nie kandydujecie w najbliższych wyborach. I po drugie, te diety przeznaczacie na referendum, bo już za swoje pieniądze wszystko. Na drugie by się zgodzili. Na drugie by się jeszcze poseł zgodził. I proszę pan, drodzy państwo, myśmy stworzyli już takie zjawisko. Dzwoni do mnie taka pani profesor z GGW, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej, która tam jakąś katedrę socjologii ma. Bardzo sympatyczna, młoda, ja nawet na początku myślałem, że to jakaś tam doktor, więc tak to ja niefrasobliwie sobie żartuję przez telefon, czy po prostu profesor. I mówię, proszę pana, znalazłem pański numer. My będziemy pracę doktorskie pisać o ruchu Kukiza, bo to jest fenomen społeczny. Przy wszystkich naszych mankamentach, Zygmuś i Darek, wiesz, przy wszystkich naszych zmartwieniach, to, że ludzie powstali z klęczek, zorganizowali się, do samoczynienia, do ulotki, które sami wydrukowali, no, to za wasze pieniądze wszystko, 500 000 ulotek, gazetki, bierzcie, czytajcie, sami się nauczcie, sami rozmawiajcie z ludźmi, bo wy jesteście tą siłą, to myśmy stworzyli fenomen społeczny. Proszę państwa, to zobaczycie, będzie, jeśli, no, ja wierzę w to, że uda się nam wyprostować te kłopoty różne i te błędy nasze też poprawić, bo tym też nie dramatyzujmy. Nie dramatyzujmy, bo to nie jest tak, że się prowadzi grę, w której się nie popełnia błędów. Każda gra jest grą błędów, wiecie dobrze. W związku z tym Paweł też popełnia błędy, ja też i wszyscy popełniamy. Musimy tu z pewną tolerancją patrzeć. On nie ma przygotowania zawodowego administratora. On nigdy nie kierował żadnym przedsiębiorstwem, redakcją, niczym. To jest wolny człowiek, to jest poeta, no. Więc nie wymagajmy od niego, żeby on nie popełniał błędu, ale umie się cofnąć, że tak powiem. Kłócimy się czasem, telefonujemy, rozmawiamy, wiesz, więc pamiętajcie, że dostaliśmy lidera, ja mu to mówię, że ja też wszystkim to mówię, bez żadnej tej, dostaliśmy lidera w pełnym pakiecie, z jego całą masą niebywale pozytywnych cech i z całą masą słabości takich organizacyjnych, bo on nigdy nie kierował żadnym zespołem, więc jemu trudno, jemu on nie rozróżnia pewnych rzeczy, prawda, nie wie jaką wagę ma decyzja błędna, ja mówię, nie podejmuj decyzji od razu, na przykład prześpij się, przemyśl to wszystko, ale on lubi komuś coś tam, no,
Więc, ale to wszystko są drobne stosunkowo medykamenty. Największym naszym osiągnięciem jest to, że proszę Państwa, jest to chyba dla mnie 21 spotkanie w przeciągu 3 weekendów. I wszędzie spotkam wspaniałych ludzi. Proszę mi wierzyć, ja mówię Wam, ja jestem wzruszony czasem. My weterani z Adamem i z innymi, ja pamiętam 80. rok, jak myśmy z tych klęczek wstali, jaka to była atmosfera. Ktoś to pamięta, to wie, o czym ja mówię. Myśmy po prostu, to było coś cudownego. I dzisiaj ja widzę taką samą atmosferę, że czy w Rzeszowie, czy w Jarosławiu spotykam zaangażowanych ludzi, którzy z własnej potrzeby, własnego sumienia robią coś dla ojczyzny. Coś niebywałego, tego nie było przecież. No, wszystko ta zaraza partyjna zeżarła, ta pleśń, ta pleśniawka obsiadła wszystko przecież. To jest obrzydliwe są te partie. No wszystkie są obrzydliwe. I te, które się na Matkę Boską i Prawicę i Ojczyznę, bo też są obrzydliwe w tej strukturze. No nie chodzi o to, że partia jest zła. Tylko te partie mają przywilej, są bolszewickimi partiami. Wodzowskimi, które trzymają za pysk swoich, a naprawdę lekceważą wyborców. Myśmy pojechali z Zygmuntem, z Jurkiem Jachnikiem w 2010 rok. Jest ta katastrofa spalna. No wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, więc ja tam poparłem Janka Kaczyńskiego w tych wyborach. Wpisałem się do honorowego tego. A ponieważ działam w tych stowarzyszeniach walki z bezprawiem, tak jak nasz kolega Adam w sądach i mój przyjaciel Jachnik pikietowali pod Sejm. Więc ja wtedy z tym moim posłem z PiS-u mówię, panie Sławku, do Kosowskiego, mówię, mam dla was pomysł. A napisałem wtedy wydałem taki raport Czarna Księga Wymiaru Sprawiedliwości na Opolszczyźnie, nie? Opisałem kilka, 6-7 przypadków, no jawnego łamania prawa przez prokuratorów, przez sędziów. Jest taka scena w Misiu, w tym filmie, pamiętacie, w tej szatni, jak oni mówią, no nie oddamy panu płaszcza i co nam pan zrobi? Dokładnie taka jest postawa sędziów. No mamy cię w dupie i co nam zrobisz? No, ja idę z jakimś wyrokiem, pokazuję sędziemu jego własny wyrok w innej sprawie, on mi mnie to nie wiąże i łup mi 600 zł jakiegoś tam mandatu za coś, gdzie innego nie winia, bo mnie nie lubi na przykład, nie? Ja mam 2 procesy w Strasburgu wygrane, proszę Państwa. Ja wiem, co to znaczy sąd, Adam wie, co to znaczy, wy może niewielu z was wie. I my potem jadę do tego Sławka, mówię, panie Sławku, ja mam dla was taki pomysł. Te biura poselskie, które macie, niech wydzielą tam jednego człowieka, który będzie spisywał te przykłady bezprawia sądowego w całej Polsce. A my, stowarzyszenia, będziemy tam przychodzić, wysyłać ludzi, no bo my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, nie? Bo, no co, ja mam swoje ręce, swoje, a tych urzędników jest pełno, przykład dostają 12 milionów dotacji rocznie z PiS-u, nie? I on mówi, dobra, nie mówię, niech mi pan załatwi wizytę w Sejmie tam z szefem klubu, czy z Kaczyńskim nawet, proszę, my przyjedziemy. Pojechaliśmy ja, Jachnik i Janek Kołodrów z Opola. Proszę Państwa, dłużej trwało załatwianie przepustek niż rozmowa z Markiem Kurcińskim, szefem klubu, który był wyraźnie nami po prostu zniesmaczony. No, no tak, słuchaj. No, jakby tu kobiety nie było, to bym Wam powiedział, co to oznacza. No po prostu no, 3 minuty trwała rozmowa, no, tak. Nic nie zrobił. Niby powołał jakiś zespół, tą Barbarę Reczek, kompletnie nic nie zrobił. Ja im przyniosłem na talerzu polityczne mięcho. Wyobrażacie sobie, jaki raport powstał, jakby 150 biur poselskich PiS-u spisało choćby po 5 spraw. Teraz się obudzili, tak, Duda próbuje to robić. Przecież ja im przyniosłem na tacy tak polityczne mięcho społeczne. On by potraktował jak jakiegoś, nie wiem, no po prostu tylko normalnie to trzeba by napryć mordę, no po prostu to po prostu. No kawał aroganta i chama, no a tu daję ten przykład tego, to co Adam mówił o Margaret Thatcher, czy o tym, to nie chodzi o to, że kultura tam angielska, nie. To jest, mechanizm musi być społeczny, właśnie mechanizm tego jednego głosu, tej jednej kartki. Jakby Kuciński wiedział, że on zależy od jednej kartki wyborczej, to on by nam tańczył koło nas, proszę pana. Tam też są różni ludzie wam. Kiedyś ten Brand, czy któryś tam z jakąś rozmawiał, kobietą starszą i ona go tam trzeba wsiadł do samochodu, nie wiedział, że mikrofony są włączone, miała ta dewotka jakaś, skończyli go przecież. Okazał się arogant, nie lubimy arogantów, nikt nie lubi arogantów. Więc po prostu ten system produkuje jakieś takie, no po prostu nie wiadomo co to tam siedzi w tym Sejmie. Zawód posła w badaniach społecznych w Polsce jest na przedostatnim miejscu. No ostatnim tak naprawdę, ale nie przedostatnim, bo jeden zawód nie był badany. No, więc moi kochani, my pamiętajcie, nie podlegajmy takiej presji, że my coś, że myśmy już wygrali. Znaczy tylko nie zmarnujmy tego, nie? Już jesteśmy tam, za murem. I teraz tylko kwestia, czy naprawdę
Uczymy mieczem krwi i wymordujemy tę załogę. Zgodnie z zasadą Szymona de Montfort, nie? Zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Mówię oczywiście przenośni. Czy wytniemy tego raka partyjnego? Czy też będziemy na tyle niezdezorganizowani i słabi, że pozwolimy, że nam tam to będzie gdzieś jeszcze trwało parę lat? Ale bądźmy cierpliwi, miejmy odwagę, wierzmy w nasze siły, bo osiągnęliśmy, wiecie, no po prostu coś wspaniałego. Ja się czuję teraz, nie szczędzę tych sił schudłem, nawet mówi mi moja załoga, że schudłem. No bo nie śpię, prawie zapierniczam po tej Polsce i was zachęcam do tego samego, po tym okręgu waszym jedźcie tu, rozmawiajcie z ludźmi. Ludzie, dzisiaj byłem w Żywcu, ludzie wychodzą na ulicę z tymi młotkami, z tym wszystkim. Czytajcie, po raz pierwszy mamy sytuację taką, że jest pobudzenie społeczne i jest postulat, którego oni nie mają na ten postulat żadnego argumentu. Bo co powiedzą? Że Anglicy to debile są? Myśmy nie wymyślili projektu koordynacji jednomodelowej. Myśmy popatrzyli, przystawa wiele razy to mówił. Mówi, że to nie ja wymyśliłem, tylko pokazuję na Anglię, proszę. Że tam kilkaset tysięcy Polaków siedzi. Proszę, dlaczego oni tam pojechali? Któraś dziewczyna mi mówi na którymś spotkaniu. Że oni tak nas straszą, mówi, tymi Jowami, a nasi jadą do Anglii. Mówi, to jakby tam było tak strasznie w tych Jowach, no to czemu nasi tam jadą, a nie Anglicy wracają tu do nas? Jak tu tak cudownie jest, nie? Jak tu każda partia tak jest reprezentatywna. 162 powiaty w Polsce nie mają swojego posła w obecnym Sejmie. A jakby tak policzyć poprzednie kadencje, bo mi się już nie chciało, to liczyłem półtora dnia, jakby policzyć poprzednie kadencje, to wypadałoby, że około 80 powiatów nigdy nie miało swojego posła i nikt go mieć nie będzie. Więc my po prostu żyjemy w kraju, który jest, a Warszawa ma 40 posłów, czyli dwa razy więcej, niż ich przypadałoby z podziału tego. Więc ten kraj nie może funkcjonować w tych warunkach. No. I Polacy to już rozumieją. Nawet jak z początku nie rozumieli, tak pewnie, że Kukiz to był przede wszystkim tym hasłem. Ale teraz już rozumieją, że po prostu Kukiz, Jow i że to jest ta pawa, których ich po prostu przetrącimy. I wcześniej, czy oni nam ustąpią kroczek, będą Maciejowy, tak w Senatem zrobili. Senat dali duże okręgi, bo wiadomo, że w Senacie te okręgi, które mają 400 tysięcy, no, nie dadzą tego efektu Jowu, nie? Bo obywatel nie jest w stanie obsłużyć, obskoczyć okręgu, który ma 405 powiatów w moim przypadku. Ale partia ma pieniądze na... Partia ma force, dotacje i tak dalej. Ale my już, proszę Państwa, żeśmy rozwalili mur, ten milczenia mur. Jeździmy po Polsce, Polacy wiedzą. Naprawdę Was zachęcam do tej gazetki. Zachęcam Was do tego, żebyście to na tą stronę zamknęli. Róbki za pl.pl. Tam jest to konto. Wpłaccie jakieś 10 zł, chociaż coś tam rób tam. Darek ma gazety, jest centrum dystrybucji. Myśmy stworzyli błyskawicznie całą strukturę. Mamy 41 centrów dystrybucji materiałów. Proszę Państwa, my funkcjonujemy. Okazuje się, że możemy się zorganizować. Drukarnia drukuje, wysyła do całej Polsce. Tutaj Pan Darek ma, pokaże się i powie w tym okręgu. Boga się, Darku. No, działamy, współpracujemy. Dlatego przede wszystkim na chwilę przywiózłem na komitet przywiozą gazety, mam ulotki, mam plakaty. Do końca lipca, komitet. Ci, chcą pobrać dzisiaj, część osób dzwoniła, że chcę ten, przywiozłem i gazety, i plakaty. Więc my się potrafimy zorganizować, funkcjonuje struktura, proszę Państwa, funkcjonuje, ja tylko teraz wysyłam te upoważnienia do obsadzania komisji. Moje stowarzyszenie jest już zarejestrowane na stronach PKW. Jak chcecie, wyślę Wam. Mamy po 9 stowarzyszeń naszych. I jak chcecie obsadzać komisję, zróbcie to. Obsadzajcie komisje te wodowe ludźmi. Nawet dajcie ogłoszenie. I każdemu ulotkę. Niech każdy weźmie 10 gazet, jak się dostanie do komisji. To jak da dychę, to nic mu się nie stanie. Oczywiście po, żeby nie było tak, że żądamy od kogoś tego. Jak go wylosują, bo będzie losowanie. Ale patrzcie, jaki mamy sukces. Już mamy sieć w całej Polsce i wymieniamy się tylko tymi. Już wszędzie w Polsce, bo moje stowarzyszenie jest lokalne. Komu bym dał to upoważnienie, jakbym nie znał ludzi w Słupsku, w Szczecinie, gdzieś. A dzisiaj puszczę im plik tych upoważnień i oni się tam poobsadzają, tych ludzi. Więc my żeśmy już wygrali. My już mamy taką armię, tylko czekamy, kiedy ta armia wygra. Paweł oczywiście to rozumie, tylko no jak mówię, szarpią go na wszystkie strony. Biedny nie ma tej takiego doświadczenia administracyjnego, ale spokojniutko dojdziemy do wszystkiego. Musimy sobie te błędy pewne wybaczać, naprawdę, bo to nie stworzymy systemu. Służby nie śpią. Służby nie śpią oczywiście. Służby, interesy ludzkie, głupota ludzka, to wszystko jest, ale proszę Państwa, no stworzyliśmy coś fantastycznego moim zdaniem. Silnie, realnie działającą strukturę bez struktury.
bo nie było nigdzie przecież pełnomocników, nie? I dlatego jestem, wierzę w to, że zapoczątkowaliśmy proces, być może ten proces będzie trwał długo, wie pan, to nie jest, nikt nam nie obiecał, że będzie łatwo. Nikt nam nie dał takiej obietnicy, że na złotej tacy nam ześlą to wszystko, nie? To my musimy się wysilić. Każdy z nas musi się poświęcić trochę, bo za 3 grosze czy krople krwi to się nic nie dostanie. To po prostu trzeba się poszarpać. Musimy to poszarpać, tak jest. Musimy rwać zębami, pazurami tą rzeczywistość i wygramy. Naprawdę. Ale najtrudniejsze zrobił Kukiz i jest za nami. Tak jest, tak jest. Nie, to był za nim. I wierzcie mi, że Paweł przy wszystkich jego mankamentach i błędach, jakie jeszcze popełnił, jest bezwzględnie szczerym patriotą do bólu. Jak wam mówię, nie mówię wam tu, że jakiegoś przywiozłem jakiegoś tam Mahometa, proroka. To jest normalny, żywy człowiek, który będzie błędy, ale szczery do bólu patriota. Naprawdę kocha Polskę, jest uczciwy, słowo dane szanuje. Nawet mu czasem mówię, powiedz, że żartowałeś, bo jak da słowo jakieś nieopatrznie, to potem trzeba to odkręcać. Nie wiem, słuchaj, powiedz, że żartowałeś, że się pomyliłeś. A nie, jak dał słowo, to kręcę. Więc musimy też sobie wierzyć. Ja na przykład ogromnie cenię to, jak widzę ludzi, którzy no nakłada się na to różne tam sytuacje. No, co wam będę mówił, sami wiecie, o co chodzi. Natomiast na pewno wierzcie w to, że my tworzymy realną siłę. Ruch referendalny nie zginie. Mamy, będą następne wybory, będą wybory samorządowe. Wy już macie gotową strukturę. Będą referenda, będą akcje społeczne. Spotykam dziennikarzy, którzy wydają gazetę w Polsce, którzy są w naszym zaangażowani. Jutro spotkamy, zrobimy, jak miną te wszystkie te, zrobimy spotkanie wydawców prasy tej polskiej, jeszcze niezależnej, lokalnej, drobnej, która... Dlaczego nie mamy tworzyć wspólnego jakiegoś projektu medialnego na przykład, prawda? Ten przepływ informacji jest czymś niebywałym, że my jesteśmy w stanie 200 tysięcy gazet. No ja myślę, że do końca lipca robimy to płatnie, że komitety tam coś tam nie płacą, prawda? A potem to oczywiście rozdacie w sierpniu, bo co będziemy z tym robić? To nie jest po to, żebyśmy na tym... To jest tylko po to, żeby sprawdzić też, czy komitety są w stanie to sfinansować, sprzedać i potem rozprowadzić. Bo to jest ważne, żebyś tą złotówkę dał. No naprawdę na tych wdowich groszach to my musimy zbudować, bo inaczej na czym? No inaczej to łapówek nie bierzemy, tych miejsc nie będziemy sprzedawać, więc sami rozumiecie, jak chcemy uczciwości, to musimy, no każdy trochę do tego portfela musi sięgnąć i tam parę złotych dać. Obsadźcie wszystkie komisje, dajcie ogłoszenie, nawet niech się ludzie zgłaszają do ruchu, że ruch daje te. Macie tych pełnomocni, dostaniecie pełno. Dostaniecie pełno, bo jest kilka stowarzyszeń. I to jest już sukces, kurczę, że my jesteśmy w stanie zabombardować. Niech partie siedzą na ławce rezerwowej, my obsadźmy na szyję. No dalej, pytania zadajcie, bo ja bym pojechał jeszcze felieton, muszę napisać do mojej gazety, już tak jestem padnięty, proszę. Panie Przewodniczący Szyński, z Wyśląskiej przyjechałem. Nie tak. Jest mnóstwo pytania, ale chciałem się troszeczkę, nie wiem, dobrze wysłuchać. Ale jak pan weźmie do mikrofonu. Żeby się będzie nagrało. Tak. To chciałem dorzucić do tej, dwa pytania zadam do tej całej księgi sądów opolskich. Jedną jaskółkę, która być może wiosenniczyni sądu Gliwickiego. Bo miałem tą nieprzyjemność być spotkanym przez posła PiS-u z Wyśląskiej Grzegorza Tobiszowskiego, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego o naruszeniu dróg osobistych. No i przez roczny do sądu okręgowego tu na Kościuszki w Gliwicach, który dobrze wspominam. Po rocznym procesie nastąpiło orzeczenie, czyli odrzucenie jego pozwu. I na 10 stronach sąd zmierzy go. Ale ta jaskółka nie jest taka ostateczna, bo apeluje i teraz w trakcie apelowania jego kolega, który obsługiwał jego biuro poselskie w 2005 roku, został minister sprawiedliwości. Tutejszy Borys. No ma pan przeklapane. No więc nie wiem, czy to potoczył. Na razie jest sukces. Ale te dwa pytania, one się biorą stąd, że no, nie mogłem, nie udało mi się wprowadzić dwie osoby, które pan zna z powodów rodzinnych, bo ojciec małych dzieci Zygmunt Korus z Chorzowa i Andrzej Rozpołowski z Katowic, który też ma rodzinną taką sytuację, że nie mógł przyjechać. Ale Andrzej Rozpołowski odnosił się, i to jest pierwsze pytanie, do zasad organizowania jogi według modelu brytyjskiego. On, jak wiemy, spędził ponad 20 lat w Stanach, był i jest członkiem Partii Republikańskiej i on dwa zastrzeżenia. Jedno takie, że w tym modelu brytyjskim jednak pojawiają się listy partyjne, a nie pokojowe.
W modelu amerykańskim tego nie ma. I on o taką modyfikację prosił, bo wysyłał te kontrolę dane do maila. Być może nie był doinformowany. Ale jak się patrzy na tą stronę JOW.pl, to tam się mówi cały czas o tych okręgach na poziomie 67 tysięcy mieszkańców, Wielkie Brytanii 70 tysięcy, no i takie małe porównanie do 400 tysięcy, to wiadomo, że ten efekt jest lepszy. Ale na tej stronie JOW.pl, co jeszcze chciałem się do tego odnieść, bardzo dużo miejsca poświęca się mało znanemu jednak profesorowi fizyki kwantowej ciała stałego, Jerzemu Przystawie, który prawie 3 lata temu zmarł, a był też tym, który przyczynił się do ujawnienia afery FOS. No i był tym jednym z ojców, tak jak pan, promowania tych jogów. To warto głowy, bo psy mieszają na Pawle, że on muzyk, przebój, rodzina Słowacilna, z mojej podłogi do sieci, wyjątkowy talent wokalny, ale właśnie tym profesorem fizyki kwantowej można byłoby się jednak przypominać go, że to był jeden z tych ojców tutaj u nas. To jest jedno pytanie odnośnie tych kwestii list partyjnych w JOW-ach. A drugie pytanie, w tegorocznym majowym zjeździe Klubu Gazety Polskiej, tam też działam, Antoni Macierewicz taką prognozę sobie tam przedstawił, że istnieje teoretyczna szansa, że na jesień stworzy się koalicja konstytucyjna PiS plus grupa Pawła Kukiza. I jeżeli tak się stanie, bo ja nie wierzę w te 5%, ja myślę, że będzie bliżej tego wyniku Pawła prezydenckiego. Jeżeli tak się stanie, to jak państwo tam zakładacie, bo PiS to jest jedyna partia tak zwana prawicowa, która nie ma projektu konstytucji o ustroju prezydenckim. Nawet mimo tych doświadczeń smoleńskich, to jest niezrozumiałe. Wszystkie inne partie prawicowe mają projekt konstytucji o ustroju prezydenckim. Jeżeli w ten czas to stanie się faktem, że ta większość konstytucyjna będzie, te dwa ugrupowania, PiS będzie optował za tym swoim, jak państwo się w ten czas przymierzacie do zachowania, naciskania, bo ty jesteście jedyną siłą, czy jesteśmy właściwie, bo wszyscy jesteśmy przekonani co do słuszności JOW, że jedyną siłą polityczną w kraju, która może zdyscyplinować PiS, którym oczywiście są patrioci, ale ja z moich doświadczeń widzę, że oni są w PiS-ie w mniejszości. No to jeżeli państwo jako ten ruch możecie nacisnąć, to jakie będziecie mieli tutaj swoje podejście do tego? Dziękuję panie za pytania. Oczywiście, że profesora Jerzego Przystawę z czcią wspominamy. Paweł, jeszcze Jurek Przystawa żył, jak Paweł mu dał ustanie pierwszy ten o akcję zmieleni, prawda, tą deklarację. I Jurek był tym bez wątpienia, tak, fizyk ciała stałego, oczywiście, to jest ciekawe, że fizycy wpadli na to, a nie konstytucjonaliści, politolodzy i tak dalej. Andrzej coś musiał w tych listach partyjnych pomieszać, bo uwagi nie ma. No nie ma, jaka lista partyjna? Nie ma listy partyjnej, bo nawet nie ma na kartce wyborczej nazwy partii. Tam jest alfabetyczna lista kandydatów i partia nie występuje na poziomie perswazji tego dokumentu wyborczego. Partia, bowiem zgodnie z klasyczną filozofią prawa, jako każda organizacja może mieć tylko tyle praw, ile jej przekaże dobrowolnie członek tej partii. Więc wszystkie, każde inne traktowanie partii jest nadawaniem uprawnień bytowi, który po prostu jest, no, nie ma do tego podstaw. Tak jest u nas właśnie, gdzie partie mają na skutek mechanizmów ordynacji wyborczej więcej uprawnień, żeby to wynikało z ich, choćby finansowanie nawet partii, prawda? Więc w Anglii nie ma czegoś takiego jak listy partyjne. Są okręgi, w których tradycyjnie dominują albo konserwatyści, albo lejburzyści. Bo Labour Party to jest partia związków zawodowych, jak wiadomo, nie? Więc w tych okręgach, gdzie jakiś tam jest przemysł czy coś, powiedzmy, to tam tradycyjnie są okręgi, gdzie są zdominowane przez Partię Pracy. I tam Partia Pracy pozwala sobie czasem wysłać jakiegoś spadochroniarza, kogoś cennego, bo są, ale nigdy nie robi tego bez pytania o zgodę lokalnej organizacji. Tam ci ludzie muszą to zaakceptować. I nawet jak to jest spadochroniarz, to on też tam będzie jeździł co sobotę. On też tam będzie co sobotę w biurze. Nie ma tam innej reguły. Bardzo ciekawie to opisuje powieść, beletrystyka, to jest Jeffrey Archera, taka książka Pierwszy między równymi. Jak chcecie powiedzieć, to jest historia taka po prostu, to czytadło. Opowieść o czterech parlamentarzystach, dwóch z Partii Pracy, dwóch z Partii. I tam jest w
tle pokazane, jak ten system działa. Tam jest mnóstwo takich fajnych, tradycyjnych, z tradycji brytyjskiej wyrosłych mechanizmów. Na przykład tam w momencie jeden z bohaterów grozi mu bankructwo, że ogłosi bankructwo, bo ktoś go tam wpuścił w jakieś maliny finansowe. I on wie, że jak ogłosi bankructwo, jak nie spłaci długu, to w tym momencie składa mandat. Nie, że go tam sąd skaże, czy go tam gdzieś. Ogłosiłeś, bracie, bankructwo, po prostu musisz iść out. Out. Nie macie. Nie spłaciłeś długu. Jesteś winny, niewinny, oszukacie, to nie ma znaczenia. A dlaczego tak jest? Bo jest nacisk własnych kolegów. To nie chodzi o to, że ktoś go tam, powiedzmy, skaże czy coś. Tylko jak jest jakaś parszywa owca wśród nas, w jednym okręgu, prawda? Ale to prasa to nagłosi natychmiast i to zaszkodzi wszystkim. A tam niewielkie przesunięcie tej opinii publicznej, jak mówiłem o tych kartkach, prawda? Niewielkie wahnięcie sprawia, że się wylatuje na burtę. W pewnym momencie w Kanadzie było takie, w którymś tam roku była sytuacja taka, to opisuje w Otwartej Księdze, któryś z tych naszych z Kanady zwolenników wiął. Była sytuacja, była jakaś afera korupcyjna, po prostu Kanadyjczycy wymietli tą partię rządzącą w wyborach. Nie, po prostu ona jest na aucie całkowicie. Nie, to co Orban w tych okręgach jednomandatowych u siebie zrobił, że ci socjaliści węgierscy, którzy tam kłamali rano, wieczorem i w południe, prawda, po prostu zostali wyrżnięci w pień. Tam nie ma litości, tam nie ma 20%. Sprawa, proszę Państwa, proszę Pana i proszę Państwa, taktyki, bo oczywiście z PiS-em staramy się zachować jak najlepsze relacje. Z samym szefem, głównym carem nie było kontaktu, ale kontaktowaliśmy się z panem Gowinem, który tam jakieś wpływy ma, i z innymi kandydatami, z innymi tu nawet na Śląsku trwały jakieś takie zakulisowe te, bo nam nie zależy na wojnie z PiS-em. Oczywiście naszym wrogiem jest Platforma, bo to są najwięksi oszuści i kłamcy urodzeni, to po prostu urodzeni złoczyńcy. Aczkolwiek też nie wszystkich potępiamy, też nie jesteśmy za tym zaognianiem tej wojny polsko-polskiej. To są już rzetelni ludzie, to chodzi o zakończenie tej wojny. Natomiast bezwzględnie będziemy starali się doprowadzić do zmiany konstytucji z kimkolwiek to będzie po drodze, prawda? Bo moim zdaniem nawet ten Sejm powinien się skupić przede wszystkim na zmianie konstytucji i nawet się rozwiązać, jak ta konstytucja będzie. Wśród tych zmian, które proponujemy tak ogólnie rzecz biorąc, to oczywiście jest ordynacja, wykreślenie tego artykułu 96, chociaż moim zdaniem on nie przeszkadza. Wybory jednomandatowe są proporcjonalne, dopóki okręgi są w miarę równe. Każdy amerykański czy angielski politolog powie Państwu, co to znaczy pojęcie wybory proporcjonalne. To znaczy, że jak są okręgi, to nie, że jeden ma 10 tysięcy wyborców, a drugi 100. Jak mają w miarę równo, to jest proporcjonalna ordynacja. Oni uważają, że ich ordynacja jest proporcjonalna. Że ich wybory są proporcjonalne. Bo wybory proporcjonalne to nie to samo, co ordynacja proporcjonalna, ściśle biorąc. Wśród zmian konstytucyjnych bezwzględnie trzeba przywrócić kontrolę nad sądownictwem zewnętrzną. Bezwzględnie musi być przywrócona kontrola zewnętrzna sądownictwa. Moim zdaniem na przykład Senat powinien to robić. W Anglii Izba Lordów jest najwyższym trybunałem. U nas powinien Senat. W ogóle sędziowie powinni być dobierani właśnie przez... W Ameryce sędziowie są... tego najniższego szczebla są wybierani po prostu spośród ludu, bo zatem tam jest instytucja ławy przysięgłych. Tak naprawdę sędzia nie orzeka o winie, on tylko prowadzi proces i potem wyrok wydaje, ale o winie orzeka ława przysięgłych. Naród. Losowani ludzie, to oni mają powiedzieć, czy ich przekonał. Co to znaczy? To nie wiadomo, co jest winie, czy oszukał, czy nie oszukał. Siedzi 12 wylosowanych ludzi i orzeka, prawda? I dlatego proces trwa krótko. Bo się nie, bo tych przysięgi są zamknięci na klucz, nie wychodzą, żeby się z nikim nie kontaktować. I proces trwa, jak Pan mówił o tym sukcesie, jaki to sukces, taki proces powinien trwać 3 dni, wie Pan, albo dzień, no. To ja mam to samo, że ja wygrywam proces, ale się najeżdżę do tego pola, tam jest już ci portierzy witają, dzień dobry Panie Sanocki, co Pan dzisiaj ma, nie? Więc na pewno wśród zmian konstytucyjnych konieczne jest również przywrócenie rangi referendum. Referendum powinno być obligatoryjne bez względu na próg frekwencyjny. Bez względu na próg frekwencyjny. To są wszystko wybiegi ojców III RP, tych ojczymów III RP, którzy zabezpieczyli się przed wolą ludu. Nawet konstrukcja 4 artykułu. Władzę zwierzchnią sprawuje naród przez swych przedstawicieli albo bezpośrednio jest. Nie, że bezpośrednio albo przez swych przedstawicieli. I pewna pani sędzina, która teraz jest adwokatem, sędzina Trybunału Stanu chyba, czy czego tam, ja nie wiem,
napisała mi taką opinię, nawet przed miesiącem i przez jakąś, przeczytałem tę opinię, ona potem dzwoniła mi, pani sędzino, wie pani, dlaczego sędziowie są niezawisli? Bo jeszcze nie żaden niezawisł na latarni, nie wiem. I mówię, musi pani nauczyć innych opinii pisać, jak pani z nami chce. Po prostu napisała opinię, że w gruncie rzeczy wąt z narodem, jak przedstawiciele powiedzą, że tak ma być, to żadne referendum. Oni tak w istocie to skonstruowali, to ustawa, referendum i wszystko. Proszę państwa, tym bardziej powinniśmy w tym referendum zagonić do narożnika i topić po prostu. Dożynanie w atachy powinno nastąpić tutaj, bo jeśli będzie frekwencja, to wynik referendum jest obligatoryjny. Oni, słuchajcie, i teraz jest ciekawe zagadnienie. Czy wybory, które się odbędą po referendum, które by przesądziło, będą się mogły odbyć w ordynacji bez JOP-u? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Są w pułapce takiej, oni teraz się wiją, dlaczego nie mówią o referendum? Czy to był ich pomysł? Dlaczego ta Kopaczowa nie mówi referendum, referendum? Dlaczego? Bo są w takiej pułapce, że wiedzą, że jak my pójdziemy, to proszę państwa, to wybory będą nieważne, jeśli nie będzie JOP-u. Nawet zmieszany system prowadzimy. Więc tym bardziej musimy ich po prostu zagonić w kozi róg i po prostu ich dobić, no, w atachu. Dorosnąć w atachach, jak mówi klasyk. Sejm powinien się rozwiązać. Sejm powinien uchwalić nową ordynację, rozwiązać się, ogłosić termin wyborów i tak dalej. Nie ma przeszkód żadnych prawie. Proszę bardzo, jakieś pytania jeszcze? Ja bym z wami gawędził tu do rana, moi kochani, ale muszę wracać do mojej rysy, bo jestem po prostu już wyczerpany, a jeszcze mam kilka obowiązków. Chcę powiedzieć tak, chcę wam przede wszystkim podziękować za spotkanko piękne w sobotni wieczór, a państwo przychodzicie na jakieś gawędę odstroju państwa, zamiast tam, prawda, grillować, nie? Grillować. Piwko popijać. A czy może ja jeszcze zapytam? Mariusz. Bo mam ostatnie pytanie. Jaka jest pozycja i pomysł na temat ław przysięgłych? Bo taki był głos Kukiza pewnego razu, on się tam powiedział. Nie ma szczegółowego rozwiązania. Nie, nie. Proszę państwa, o ile w JOP-ach jest projekt ordynacji zrobiony, i czeka na ewentualne modyfikacje, bardzo dobry momencik, o tyle, jeśli chodzi o ławki, to jest ogólnie rzucony pomysł. Ja uważam, proszę państwa, że to nie ma co wiele wymyślać, po prostu trzeba pojechać, zobaczyć, jak wygląda system sądowniczy w Anglii, w Ameryce, po prostu skopiować do naszych wzorów, w ogóle to jest jeden wielki chaos, popatrzcie, stworzono powiaty, ale czy stworzono powiaty, powinien być sąd powiatowy, a nie ma sądu powiatowego, jest sąd rejonowy. Prawda? Bo to jedno nie pasuje do drugiego. Powinien być powiat rzędu, powinno być powiedzmy 100 powiatów w Polsce i w tych 100 powiatach powinien być sąd powiatowy, prokuratura powiatowa, policja powiatowa, wszystko powinno być... Nie! Kiedy? Kiedyś było. Tak, za komuny do momentu, kiedy Kierek nie stworzył gminy i nie rozwiązał powiatu. Tam pani chciała, proszę bardzo. No właśnie, chciałam zadać takie pytanie. Tutaj pan powiedział o Jaskółce w sądzie okręgowym na Kościuszki w Gliwicach. Ja powiem tak, ja mam opinię o sądach w całej Polsce złą, jeżeli chodzi o sąd okręgowy. Gliwice, Katowice, Rybnik, Kraków, Wrocław, Łódź. Nie chcę już powiedzieć o Łodzi złego słowa, ale mogłabym powiedzieć to słowo, które by może niektóre osoby nie zaakceptowały. Warszawa, Olsztyn, gdzie sędzia w ciągu jednego miesiąca wydała 300 wyroków wskazujących przedsiębiorcę tylko dlatego, że on skorzystał z prawa. 300 wyroków w ciągu miesiąca, czyli można sobie obliczyć, że nie tylko prowadziła sprawy tego typu, ale jeszcze inne, więc jaka była produktywna. Więc mając na uwadze tą działalność sędziów, mam takie pytanie. Czy pomysł wymiany tej kadry do zera, wycięcie, ja mówię tak, jakby gilotynę postawić. Tak, słowo daję, bo mam, jeżeli sędzia do mnie mówi na sali po zamknięciu protokołu, panią, to pani pracownicy powinni zlinczować. Nie wstydzę się mojego nazwiska, nazywam się Czesława Syn. Powiem, która to sędzia w Gliwicach powiedziała. Pani Gawlik, SSO. Więc udowodniłam jej, przecierałam ją przez wszystkie instancje za to, co powiedziała. Wiedziałam, że nie wygra, ale dała mi do zrozumienia, że żadna sprawa, która była prowadzona z moimi pracownikami i ze mną, nie miała prawa jej prowadzić, bo jej udowodniłam na sali, że ją wyłączyłam ze sprawy. Wiedziałam, że za pół roku będzie dalej tą sprawę prowadziła, ale za każdym razem jej wytykałam za te słowa. Więc mam pytanie, czy jest jakiś pomysł na to, bo to jest olbrzymia kadra ludzi w
sądownictwie, żeby ją po prostu wymienić bez prawa wykonywania tego zawodu. Za każdy wyrok, który wydali, tak naprawdę ona powinna stracić swoją posadę. Ja to emocjonalnie to mówię, bo ja to przechodziłam. Nie jeden aplikant prawniczy nie wziął w tylu sprawach udziału, co ja wzięłam. 500-600 spraw. Tu w Gliwicach, w Katowice, Opole, Częstochowa. Najgorszy sąd w Częstochowie, jeżeli patrząc tutaj na ten teren śląski. A już mając na uwadze tutaj Śląsk i Gliwice, no to powiem tak. Idąc na ten korytarz, na parterze w lewo, no to panie, które tam już wychodzą na te sprawy sądowe, jak widzą mnie, to mogą wrócić. No, więc mam pytanie, co z tym, jaki jest pomysł na tą kadrę, nie tylko tu w Gliwicach, ale na kadrę w całej Polsce? O mój osobisty pomysł, czy pomysł nie, na mój czy państwo coś z tym problemem zrobić? My, dziękuję Pani za bardzo internet. Wreszcie mogę Pani poznać, bo tylko z internetu znam. Drodzy Państwo, droga Pani Czesiu, oczywiście, że nie należy, my świadomie unikamy jakby takiego wiewania, personalizowania naszej tej, bo jeśli my mówimy o tym, że należy przywrócić, to oczywiście należy moim zdaniem powołać komisję, która zbada dotychczasową działalność sędziów i zweryfikuje jej. I na przykład, ja już nie mówię o przypadkach wątpliwych, prawda, czy tam ona się może... Ale przecież mamy całą masę orzeczeń strasburskich i moim zdaniem sędziowie, którzy uczestniczyli w wydawaniu takich orzeczeń, powinni zostać wywaleni. A bardzo często jest tak, że oni wielokrotnie uczestniczyli w takich orzeczeniach. W Wrocławiu mam taki przykład sądu apelacyjnego, w którym wszystkie te wyroki poszły do Strasburga, były w apelacyjnym przecież. I oni powinni bezwzględnie utracić... Ja mam dwie sprawy wygrane w Strasburgu, a miałbym więcej. Poprzednią sprawę, proszę, jedną mam z 2007 wygraną, ale wcześniej 5 lat czekała tam, nie, się blokowała. Potem złożyłem w 2009, chyba, bo nas taki tam podał na 212 i wygrał radny, chociaż ewidentnie nie przekroczyliśmy granicy, żadnego pomówienia nie było. Wysłałem wniosek i tam dostałem odrzucony. Myślę, tak oczywista sprawa została odrzucona. I trzeci, następny wniosek, który pisałem, bo już pomyślałem tak, dlaczego odrzucili mi tą ewidentną sprawę? Bo już tam siedzi polski szpieg i te sprawy wyrzuca, opiniuje tak, że po prostu to idzie do kosza, to od tego nie ma odwołania, od tego pierwszego. Więc ja następną sprawę, tą, którą teraz wygram, wiecie co zrobiłem? Wziąłem mojego kumpla, przetłumaczyłem na angielski i wygrałem. Ominąłem polskiego szpiega. Bezwzględnie wygrałem. I każdy następny wniosek będę tłumaczył albo na angielski, albo na francuski, bo mam jeszcze co najmniej dwie sprawy, które się toczą. Stację mam teraz jedną, ja z racji tego, że gazetę wydaję, to mam ciągle z tymi łobuzami na pięku. I oni mnie czasem albo skazują na jakieś takie drobne rzeczy, nie, bo tam mnie CIO podaje, fabryczka chipsów, że ja opisałem, jak wyzyskują tych ludzi. W polskim sądzie przychodzi ten i mówi, że ma kodeks etyczny pracownika i oni leasingują pracowników. Leasingują, czyli wiecie co, no to czemu nie kupują tych pracowników na targu gdzieś w tym? W Soho, czy gdzie to już tych niewolników sprzedawało. Sami. Tak, słuchajcie, dobrze, leasingują i polski sędzia to słyszy. Widzi, jak mówi gość o tym, jak omija kodeks pracy, ustawę, która w Polsce ma obowiązywać. Te dziewczyny pracują świątek, piątek, niedziela na śmieciówkach, bez żadnych uprawnień, bez niczego. I to pada w polskim sądzie. Ja mówię, jak to leasingujecie? Może sprzedajcie tych pracowników. Leasing to jest forma sprzedaży na raty przecież, nie? No to co tu dużo mówić. I proszę Państwa, ja oczywiście uważam, że powinna powstać taka komisja, bo tych spraw jest mnóstwo w całej Polsce. Komisja weryfikacyjna, która powinna zbadać bez żadnego przedawnienia i ścigać, powyrzucać, pozabierać emerytury bez litości. Żadnej litości. I zobaczycie, jak ZUS-owi to ulży. Ho, ho, ho. Moim zdaniem ZUS odetchnie wtedy. Powiem jeszcze jedno. My tutaj reprezentujemy z Darkiem środowisko małych przedsiębiorców, czyli tych rodzinnych, jednoosobowych, czyli samozatrudnionych, zmuszonych przez państwo do samozatrudnienia, bo nie mogli dostać pracy. Zostali ci przedsiębiorcy zaatakowani przez państwo, bo ja już nie mówię o urzędniku, który wykonuje polecenie odgórne. Przez państwo zostało zaatakowane i to się dzieje dalej. Dalej te wyroki szatańskie zapadają właśnie na salach sądowych. I sędzia uważa, że jest dobrze, kiedy podpowiada pracownikowi, na przykład ZUS-u,
co ma powiedzieć na tej sali, żeby była prawidłowa odpowiedź. Sędzia podpowiada stronie. Tak, tak, naturalnie, proszę Państwa, jest cała masa, to znamy, Adam zna, ja znam, panie, tych wyroków, które ja mam i ja, sytuacji, w których na przykład jadę do sądu 54 km od Opola, te procesy trwają, tak jak pan Marek opowiadam, latami, rok trwa proces, jak się, ja tam 6 razy jadę co miesiąc, co 2 miesiące, terminy przyjeżdżam, a sędzina nie zapoznała się z aktami dzień wcześniej, to ja już, ponieważ mam taki niewyparzony język i kiedyś przyjeżdżam, a ona patrzy, a ta, co mnie oskarżała, nie odebrała zawiadomienia o rozprawie. Ja bym to pani nie mogła tego wczoraj zobaczyć i zadzwonić do mnie. Wpadłem do tego prezesa, idę, przechodzę do tego szefa wydziału, tego całego wydziału, wpadłem do niego. Ja mówię, co pan sobie wyobraża? Ile to chamstwo wasze będę tolerował? Mówię do niego. On siedzi z jakimś tym zastępcą swoim. Mówię, ile tego waszego chamstwa tu będzie? Bezczelności. Pan nie zapukał, mówi do mnie. Ja mam, mówię, do pana pukać, jak pan przyjdzie do mnie, ja pana kultury nauczę. Do biura się puka? Ja panu zapukam zaraz, mówię. Od tego czasu dzwonią do mnie, Więc my jesteśmy za pokorni też, my wszyscy właśnie tam na klęczkach, my się boimy powiedzieć coś. Słuchajcie, kiedyś mnie moja... Nie my się boimy, naród się boi, my walczymy. Kiedyś mnie moja Danusia Posowicz, która ja jestem dyrektorem redakcji, stąd mogę jeździć, oni tam redagują tą moją gazetę, nie? Mnie poda na świadka mnie do jakiejś sprawy. Ja tam przeciągałem tak, że ona mówi, jest, po co ja cię podałem? Wygraliśmy sprawę. Wygraliśmy sprawę. Po prostu, słuchajcie, teraz taka jakaś mnie młoda sądzi w sprawie, która w ogóle nie wie, co pani sobie wyobraża, to na kleczka, to pani będę wchodził, jak pani się do mnie odnosi? Nigdy nie wchodziłem nigdzie na kleczka, nie będę wchodził. I proszę Państwa, moi kochani Państwo, naprawdę nie bójmy się, to ma być nasze państwo, to nie, myśmy nie o to, no Adaś przypomniał, nie chciałem się do tego odwoływać, bo tu mnie ten mój życiorys wyborczy ostatnio przenicowała na wszystkie możliwe sposoby, że mi wyciągnął sprawy, że jako dziecko gdzieś, nie wiem, naplułem gdzieś do jakiegoś, tak, wyborca mnie wzięła pod lupę, ale to dobrze, bo jak piszą, to byle błędów w nazwisku nie robią. Proszę. Państwa, ja się pan przedstawił. Ja się nazywam Herbert Kopiec, jestem nauczycielem. Tu w Gliwicach. Chciałbym wesprzeć Państwa, którzy relacjonują haniebne zachowanie sędziów w sądach. To zjawisko haniebnego zachowania w miejscach pracy jest zjawiskiem, który dotyczy każdego segmentu życia społecznego w Polsce. Więc pytanie jest ogólniejsze. Co zrobić, żeby przywrócić pojęciu kompromitacja właściwy sens, który zawsze kompromitacja eliminowała z życia społecznego osobnika, który się skompromitował. I temu pojęciu, temu zachowaniu, które określamy jako kompromitujące, należy przywrócić właściwą rangę w życiu społecznym. Wracając do wątku... Herbert, nie chcesz chyba jakiejś nowej ustawy napisać? Nie, nie. Ta kompromitacja dotyczy na przykład mojego środowiska uczonych, czyli akademickich pedagogów. Okazuje się, że ci skompromitowani profesorowie, fachowcy od wychowania socjalistycznego po przełomie politycznym 1989 roku z dnia na dzień stali się fachowcami od tak zwanego wychowania liberalnego. Gdzie nieoczekiwanie najwyższym fachowcem i autorytetem od tego wychowania nie stał się oczywiście w ekonomii Balcerowicz, ale na gruncie zachowań moralnych stał się niejaki Jerzy Jurek Owsiak ze swoim rób ta co chce. Słowem, trzeba się zastanowić, jak osobnicy, którzy się ewidentnie zgłaźnili, skompromitowali, pohańbili etos zawodowy,
powinni być raz na zawsze wyeliminowani z życia społecznego. To tak. Dobra, dziękuję. Proszę Państwa, tematów jest wiele, oczywiście jest wiele tematów. Moglibyśmy wiele wymienić aspektów, żeby spojrzeć na tę rzeczywistość naszą krytycznych, czy to od strony właśnie takiej, jak tu Pan Herbert przedstawił, czy od strony wymiaru sprawiedliwości, czy od wyprzedaży majątku narodowego, przejęcia w ogóle wszystkiego przez zachodnie koncerny i tak dalej. Tych aspektów jest bardzo wiele, ale musimy sprowadzić sprawę do wspólnego mianownika, ponieważ jak rozproszymy nasze siły, to jest jak w średniowieczu, macie wyobraźnię, jak się zdobywało te zamki. Najpierw tym taranem trzeba było rozwalić w jednym miejscu tę bramę. Nie? My rozwalamy tę bramę, ona już pęka, ona już widać światło. Nie? My tym naszym taranem jest ordynacja jednomandatowe okręgi, bo tu doszliśmy do wniosku, że to jest ten wspólny mianownik. I teraz ludzie bardzo szlachetni czasem, albo czasem nasi przeciwnicy mówią, słuchajcie, nie walcie w ten jeden punkt, bo jest jeszcze wiele innych punktów słabych tego muru, trzeba uderzyć tam i tam i siam i tam, nie? Nie. Walmy w ten jeden podstawowy punkt, jakim jest ordynacja wyborcza, bo tu jest to najbardziej konkretne, opracowane, już przeszło tę fazę takiej wylęgarni, tej inkubacji, nie? Już dotarło do ludzkich umysłów. Jest Paweł, który to niesie i jesteśmy my, ten ruch społeczny, który powstał. Walmy dalej w ten mur i ten mur padnie, już niedługo. Panie Cezowa, już momencik. A jak on padnie ten mur, to wtedy zajmiemy się, bo przywrócić pojęcie kompromitacji, to musi być oczywiście związane z jakimś elementem i systemem rozliczania, konkurencji, oceny i tak dalej, wszystkich środowisk, naukowych, politycznych, wszystkich. My wprowadzamy, musimy mieć punkt oparcia. Musimy mieć punkt oparcia, jak Archimedes mówi, dajcie im punkt oparcia, podniosę ziemię. Proszę Pani Lidze. Co zrobić? Jak nauczyć Polaka solidarności? O. Przykład. Wyświetlane słowo. Ale patrzmy na to słowo tak prostolinijnie i uczciwie. Jak nauczyć Polaka solidarności? Mówię o jakiejś rzeczy. Jeżeli pracujesz w urzędzie, wykonujesz pewne polecenia swojego kierownika i tam wyżej i masz świadomość, że wykonując te polecenia krzywdzisz drugiego człowieka, jak nauczyć tego pana Kowalskiego, żeby to zrozumiał i powiedział sobie tak, no dobrze, z jednej strony mam pracę, no ale jak mam pracę za to, że skrzywdzę człowieka. Jak nauczyć tego Polaka, żeby dokonał właściwego wyboru? Pani mi daje takie zagadnienia, że nawet... Ale tutaj w naszym środowisku, nie tylko tu, ale tam, gdzie się spotyka, pan się Pani spotyka... Cieszymy. Pani Cieszymy, kochana. Mamy z takimi ludźmi do Tak, tak, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, jest wiele tematów bardzo szerokich, możemy o nich mówić do rana. To, co Pani w tej chwili podniosła, to jest, powiedziałbym, jakość administracji. To też jest aspekt związany z... To też jest sprawa związana bardzo mocno z ordynacją wyborczą. Proszę Państwa, puchnie biurokracja w Polsce. Wszyscy płaczą, lamentują, jak milion urzędników jest. Jak to się dzieje? Skąd to się wzięło? Otóż, proszę Państwa, skoro na przykład w moim województwie, tym przykładzie, o którym podawałem, jest 12 posłów i teraz będzie, powiedzmy, 5 list wyborczych i każdy wstawi tam 24 kandydatów. A dostanie się tych 12, czyli będzie 120 kandydatów, a dostanie się 12. 90% jest mięsa armatniego wstawione na te listy. To ja się Państwa pytam, czym się płaci tym ludziom, którzy tam idą, z góry wiedzą, że nie zostaną wybrani, muszą swoją jakąś tam pieniądze włożyć, twarz postawić, a wiedzą, że i tak, że są na 12, 13, 17 miejscu w jakimś PiS-ie czy gdzieś, nie wiem. Czym im się płaci? Stanowiskami w agencjach, w powiatach, wszędzie. I dlatego puchnie biurokracja, administracja i oczywiście kadry są żałosne. Ten poziom etyczny, o którym Pani mówi, jest niewielki, bo nie ma etosu służby państwowej, tylko jest na skutek tego konfliktu, ale jednocześnie tu jest konflikt na poziomie tym werbalnym i takim emocjonalnym, ale tak naprawdę to wszyscy sztamę trzymają, bo jak dochodzi do władzy PiS, to nie wywala wszystkich tych spełnienia, tylko przyjmuje dodatkowo swoich, prawda? Więc proszę Państwa, możemy długo na ten temat mówić. Ja chcę wrócić do tego naszego punktu startu i tego punktu najważniejszego. Chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyśmy mocno
wrócili do tego, podjęli tę akcję na rzecz właśnie okręgów jednomandatowych, zmiany ordynacji, bo to jest klucz do tych wszystkich zagadnień, o których mówimy. Od tego musimy zacząć. Żeby wybudować dom, to trzeba lepiej położyć fundament właściwy. I to jest fundament. Nasz dom, czyli Polska, jest bez fundamentu, wali się, sypie i to jest wszystko nie tak, jak trzeba. I dlatego teraz mamy szansę to zmienić. Ja, proszę Państwa, chciałbym może na tym zakończyć, jeśli pozwolicie. Darek. To ja tym jeśli moi przyszedł. Ogłoszenie. Ogłoszenie społeczne. Nie, nie, dziękuję, bez mikrofonu. Na dole pod numerem 3 stoi zielony S-Pas. Kto chce materiały, zapraszam do samochodu, bo nie wnosiłem tego. I działajcie, działajcie, rozwijajcie się w marszu. Dużo gadamy, a mało na gadania robimy pauzę. Dzisiaj tam mówcy, dzisiaj ma głos towarzysz, pauzę. Tutaj są gazetki, przypominam. Liczymy na tą uczciwość podpisania. Państwo, że się podpisali i do odbioru, jak gdzieś Państwo wychodzi, bo tak jak Pan Janusz mówił, warto przeczytać. Zapozorze. Ja przypominam, że te gazetki nam sponsorują ulot. Ja wiem, że Janusz powiedział, że będziemy je pewnie wszędzie rozdawali za darmo, ale póki co, proszę Państwa, te pieniążki się zwracają, bo ci ludzie dają czasami złotówkę, czasami więcej na tego, a te gazetki zapewniają nam potem takie ładne plakaty i takie ładne ulotki. Także zapraszam, po prostu połóżmy do akcji. Moi kochani, miło się z Wami spotkać. Co za darmo! Jest konto, kto może niech wesprze, kto może niech da tu kolegom. Miło się z Wami spotkać. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. Panu Stanisławowi ściskam rękę. Brygada Świętokrzyska, jedna z nielicznych formacji, która dobrze się przysłużyła Polsce. Broniła, tak jest. Wielki szacunek Państwa z Wami. Szanowni Państwo, moi kochani, bardzo dziękuję za to za cierpliwe wysłuchanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Nie martwcie mnie tak, potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4.55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.